Bracia Karamazow Część trzecia Księga szósta Szatan. Halucynacje Iwana Tu wypada nam zastanowić się chwilę nad ówczesnym stanem Iwana. Był on już poważnie chory, u progu silnej gorączki nerwowej, która rozwijała się w nim od pewnego czasu. Dotąd nie poddawał się jeszcze, odwlekając chorobę wysiłkiem woli tylko. Iwan wiedział, że jest chory, ale nie chciał w żaden sposób poddać się, nie chciał ulec w tej stanowczej chwili życia, w której powinien był wystąpić śmiało i odważnie wobec wszystkich, a także oczyścić się niejako sam przed sobą. Sprowadzony z Moskwy przez katarzynę doktor, do którego zwrócił się poradę, znalazł w nim silny rozstrój nerwowy i nie zdziwił się bynajmniej, gdy Iwan przyznał mu się z wielką wszelako niechęcią, że miewa niekiedy halucynacje. To bardzo naturalne w pańskim stanie, trzeba się poważnie leczyć, inaczej może być z panem źle. Ale Iwan nie usłuchał tej rozsądnej rady i nie myślał o leczeniu. Chodzę jeszcze, myślał, Siły mam, więc czas jakiś wytrzymam, a gdy mnie już całkiem z nóg zwali, niech mnie wówczas leczy kto chce. I tak siedział w tej chwili, zdając sobie dokładnie sprawę, że jest w gorączce i wpatrywał się upornie w jakiś punkt na przeciwległej ścianie. Tam, na kanapie, ukazał mu się jakiś nieznajomy, który wszedł tu nie wiadomo jak i kiedy, bo Iwan pamiętał doskonale, że nie było go w pokoju w chwili, gdy powrócił od śmierdziakowa. Był to typowy rosyjski gentleman, niezbyt młody, z długimi, ciemnymi włosami, dobrze już przypruszonymi siwizną, i takąż brudką, strzyżoną w klin. Ubrany był w brązowy tużurek pochodzący widocznie od najlepszego krawca, ale dobrze już przenoszonej cokolwiek wyszły z mody. Miał u koszuli biały gors i długi jedwabny krawat. Związany pod szyją bardzo szykownie, ale po bliższym rozpatrzeniu białość koszuli nie była bez zarzutu, a krawat był także zniszczony. Kraciaste spodnie leżały doskonale, ale były trochę za jasne i za wąskie, jakich dziś już nie noszą. W ręku trzymał biały, miękki kapelusz, także niezupełnie świeży i nieodpowiedni do sezonu. Słowem, wygląd gościa był przyzwoity. Zdradzając jednak bardzo szczupłe środki pieniężne, zdawał się być jednym z posiadaczy ziemskich, przywykły widocznie do obracania się w najlepszych towarzystwach. Zachował i teraz stosunki światowe. Tylko, że zszedł do roli eleganckiego pieczeniarza, którego sadza się wprawdzie przy stole, nawet przy gościach, nie na pierwszym jednak miejscu. Uprzejmy i giętki, umiejący dobrze opowiadać, siada chętnie do kart. Gdzie brakuje partnera, ale niechętnie podejmuje się poważniejszych obowiązków, jeśli mu je kto próbuje narzucić. Taki pan bywa samotnikiem, bez rodziny. Jeżeli jest wdowcem i ma dzieci, to dzieci te chowają się u jakichś zagadkowych ciotek, o których prawie nie wspomina w lepszym towarzystwie, jakby się wstydząc takiego pokrewieństwa. Odwyka też od nich z czasem prawie zupełnie, przypominając sobie ich istnienie zaledwie raz do roku. W dzień swoich imienin, na które przychodzą zwykle od nich powinszowania, fizjonomia gościa wyrażała już nie ale jakąś na wszystko gotową uprzejmość. Nie miał przy sobie zegarka, ale natomiast zaopatrzony był w lornetkę przewieszoną na czarnej wstążce. Na średnim palcu prawej jego ręki błyszczał gruby złoty pierścień z tanim opalem. Iwan Fjodorowicz patrzył gniewnie na tę dziwną figurę i milczał, nie chcąc zaczynać z nim rozmowy. Gość milczał także, zachowując się jak domowy wiejski rezydent, którego tylko co zaproszono na herbatę, dla dotrzymania towarzystwa panu domu, który jednak milczy, nie chcąc przeszkadzać swemu chlebodawcy. Słuchaj, rzekł wreszcie gość do Iwana. Idąc do Smirdiakowa, chciałeś się dowiedzieć, co robi Katarzyna Iwanowna. Tymczasem wcale się o to nie zapytałeś. Prawda. Wyrwało się mimo woli Iwanowi i twarz jego spochmurniała. Prawda. Zapomniałem. Teraz zresztą. Wszystko jedno. Szepnął, jakby sam do siebie. Jutro się wszystko rozstrzygnie. Ty sobie nie wyobrażaj. Dodał z nagłym gniewem, zwracając się do gościa, że ci uwierzę, żeś to ty mi przypomniał. Przypomniałbym sobie sam. To nie wiesz, uśmiechnął się pobłażliwie gentleman. Wiara. Nie znosi przymusu. Przy tym nie ma dla niej żadnych dowodów materialnych. Apostoł Tomasz uwierzył nie tylko dlatego, że ujrzał Chrystusa, ale dlatego, że pragnął uwierzyć jeszcze zanim go ujrzał. A spirytyści, na przykład, ogromnie ich lubię. Wyobrażają sobie, że przynoszą ogromny pożytek dla wiary, ponieważ czart pokazuje im różki z tamtego świata. Ha, ludzie, ludzie, tamten świat i materialny dowód. Oni jeszcze nie rozumieją, że materialny dowód to na istnienie piekła, nie zaś nieba. Stanowczo zapisuję się do towarzystwa zwolenników idealizmu i będę im robił opozycję. Realista jestem, ale nie materialista. Słuchaj, rzekł nagle Iwan, wstając z za stołu. Mam w tej chwili malignę, czuję, że bryzę w gorączce. Kłam ile chcesz, ale nie wyobrażaj sobie, że doprowadzisz mnie do takiego stanu jak ostatnim razem. Czasem nie widzę cię i nie słyszę twego głosu. Ale zawsze odgaduję, co masz powiedzieć, bo ty to ja, ja sam to ja mówię, a nie ty. Nie pamiętam już, czy widziałem cię zeszłym razem na jawie, czy we śnie. Ale teraz ochłodzę sobie głowę chustką i znikniesz natychmiast. Iwan wstał i jak zapowiedział, umoczył chustkę w wodzie i obwiązał nią sobie głowę. Bardzo mnie to cieszy, że mówisz mi po prostu ty. Zaczął znowu gość. Kupcze, zaśmiał się Iwan. Czy myślisz, że będę się z tobą bawił w ceremonię tytułując cię panem? Wesół jestem dziś, tylko mnie głowa boli, i dlatego proszę cię nie mędrkuj. Jeśli nie możesz wynieść się stąd, to przynajmniej kłam z talentem. Wesoło. Pieczeniarzem jesteś przecie, więc umiesz wymyślać ciekawe historyjki. Ależ to uparta z ciebie mara, nie boję się ciebie jednak. Przemogę cię i nie zawiozą mnie do domu wariatów. Pieczeniarzem mnie nazywasz? Wyborne określenie. Czym innym jestem tu na Ziemi? Ale czy wiesz, że słuchając cię, widzę z radością, że zaczynasz uważać mnie za coś istniejącego realnie, nie za twór własnej wyobraźni, jak zeszłym razem jeszcze. Ani przez chwilę nie miałem cię za istotę rzeczywistą, krzyknął z wściekłością Iwan. Tyś kłamstwo, Mara, przywidzenie, tyś choroba moja, tylko że nie wiem, czym ciebie unicestwić i przez czas jakiś jeszcze muszę znosić twoją obecność. Ty jesteś halucynacją, emanacją ze mnie, uosobieniem najgłupszych i najpodlejszych moich uczuć i myśli. Z tego punktu widzenia byłbyś może nawet dla mnie ciekawy, gdyby nie to, że nie mam teraz czasu zajmować się tobą. Przyznaję jednak, odparł gość że niedawno jeszcze, rozmawiając z Aloszą, uważałeś mnie za zjawisko realne. Pytałeś przecie, skąd wiesz to wszystko widocznie od niego, od niego znaczyło ode mnie. Wierzyłeś więc wówczas w moje istnienie. To była chwilowa słabość, ale naprawdę nie mogłem przecież w Ciebie wierzyć. Nie wiem zresztą, czy widziałem cię wtedy we śnie, czy na jawie. A dlaczego obszedłeś się tak ostro z Aloszą? Przecież on taki sympatyczny. Ja sam czuję się wobec niego winny z powodu starca Zosimy. Milcz, lokajska duszo i nie wspominaj Aloszy. Jak śmierzysz wymawiać jego imię? Mówił Iwan ze śmiechem. Gniewasz się niby, a śmiejesz się. To dobry znak. — W ogóle rozmawiasz dziś ze mną daleko uprzejmiej niż ostatnim razem. Wiem już, skąd pochodzi ta zmiana. — To owo szlachetne postanowienie. — Nie wspominaj mi o tym! — krzyknął Iwan gwałtownie. — Rozumiem, rozumiem. — Se noble, se charme. — Idziesz jutro obronić brata i oddajesz się w ofierze. Prawdziwie po rycersku. — Milcz, bo... Rózgami o ćwiczę. I owszem. Bi. Ucieszy mnie to nawet jako materialny dowód mego istnienia. Widma nie można przecież ćwiczyć rózgami. Chociaż żart na stronę. Wolałbym, żebyś postępował ze mną trochę delikatniej. A ty ciągle... głupcze. Lokajska duszo. Co za wyrażenia. Łając ciebie łaję przecież samego siebie. Zaśmiał się znowu Iwan, bo ty to ja tylko z inną mordą. Mówisz po prostu to tylko, co ja myślę, i nie możesz mi powiedzieć nic nowego. Jeśli wpadam na jedne z tobą myśli, to przynosi mi to tylko honor i zaszczyt, przemówił gość z dystynkcją. Tylko, że wybierasz najwstrętniejsze i najgłupsze z moich myśli. Zwłaszcza najgłupsze. Głupi jesteś i podły. Nie zniosę dłużej twego widoku. Co robić, co robić? Iwan zgrzytnął zębami. Przyjacielu, jestem dżentelmenem i chcę być odpowiednio traktowany. Rzekł gość tonem pojednawczym i dobrodusznym. Ubogi jestem. No i nie powiem, żeby bardzo uczciwy. W świecie, Uważają mnie ogólnie za upadłego anioła. Dalibóg nie mogę sobie wyobrazić, jakim sposobem mogłem kiedykolwiek być aniołem. Jeżeli byłem nim, to w każdym razie tak dawno, że mogłem już o tym zapomnieć. Obecnie chodzi mi tylko o moją reputację przyzwoitego człowieka i staram się być przyjemnym. Tu, na ziemi, oczerniono mnie pod wielu względami. Za bardzo ludzi kocham. Gdy przychodzę tu was odwiedzić, to życie moje nabiera niejako realnych kształtów i to robi mi wielką przyjemność. Wszelka obstrukcyjność przykra mi jest. Podobnie jak i tobie, a przy tym lubię wasz ziemski realizm. Tu u was wszystko jest jasno określone. Geometria, forma, a u nas same jakieś niewiadome zrównania. Chodzę tu sobie i marzę. Ja bardzo lubię marzyć. Nawet staję się przesądny. Nie śmiej się, to bardzo przyjemnie być przesądnym. Nabieram tu wszystkich Waszych przyzwyczajeń. Do łaźni miejskiej chodzę. Pasjami lubię parzyć się z Waszymi popami i kupcami. Ideałem moim jest wcielić się choć raz w jakąś grubą, siedmiopudową przekupkę i wierzyć w to, w co ona wierzy. Pójść do cerkwi i świecę postawić przed obrazem, jak ona to robi. Wtedy dopiero przeszłyby moje cierpienia. A i leczyć się u was bardzo lubię. Na wiosnę, kiedy tu panowała ospa, poszedłem do magistratu i kazałem ją sobie szczepić. Wprawiło mnie to w tak... Doskonały humor, aż ofiarowałem dziesięć rubli na braci Ale ty coś nie słuchasz. Nie w humorze dziś jesteś. Ja wiem, chodziłeś wczoraj do doktora. I cóż ci powiedział? Jakże tam z twoim zdrowiem? Głupi jesteś. Za to ty rozumny. Ja wcale nie przez współczucie się pytam. Nie chcesz? to nie odpowiadaj. O ty znów reumatyzm powraca. Głupi jesteś, powtórzył Iwan. A ty... Wciąż jedno. W przeszłego roku nabawiłem się takiego reumatyzmu, że do tej pory pozbyć się go nie mogę. Diabeł z reumatyzmem. A czemużby nie? Skoro raz wezmę na siebie postać ludzką, tym samym... Przyjmuję wszelkie następstwa. Satan sam etnilumanum, a me alienum puto. Czekaj, no, czekaj. To w, wcale nie głupie. Satan sam etnilumanum. Przecież ci się coś podobało? A wiesz, że to nie ode mnie wziąłeś? Zastanowił się nagle Iwan. Dziwna rzecz. Nic podobnego nie przyszło mi jeszcze do głowy. Wreszcie coś nowego. Sed du nouveau, du past. Na ten raz będę uczciwy mi wytłumaczyć i całą rzecz. Słuchaj, nieraz się zdarza, że w snach, a zwłaszcza w marzeniach sennych wywołanych rozstrojem żołądka czy innymi jakimiś czysto fizycznymi przyczynami, widuje człowiek obrazy tak plastyczne, zdarzenia tak skomplikowane, a jednocześnie tak realne, sytuacje związane z sobą tak logicznie, a jednocześnie tak ciekawie, że przysięgam ci. Sam nawet lew tu stoi, nie stworzyłby podobnych. A sny takie miewają przeważnie ludzie całkiem pospolici, czynownicy, felietoniści, popi. Mnie samemu opowiadał pewien minister, że najlepsze pomysły przychodzą mu w czasie snu. Tak i a mimo, że jestem twoją halucynacją, mówię ci rzeczy, które ci dotąd do głowy nie przechodziły, a przecież jestem tylko twoim sennym widzeniem. K kłamiesz. Postanowiłaś wzbudzić we mnie wiarę, że jesteś sobą, a nie moim sennym widzeniem, a teraz raptem utrzymujesz znów, że jesteś tylko halucynacją. E, przyjacielu, postanowiłem trzymać dziś nowej metody, potem ci to wytłumaczę. Widzisz. Ja się wtedy zaziębiłem, ale nie tu u was, tylko jeszcze tam. Jak to tam. To znaczy gdzie? A długo tu będziesz siedział, czy nie mógłbyś się raz wynieść. Zawołał Iwan prawie z rozpaczą. Przestał chodzić i usiadł znów, oparłszy głowę na ręku. Zerwał z czoła mokrą serwetę i cisnął ją z gniewem na ziemię. Widocznie zimny okład nie skutkował. Nerwy masz dziś rozstrojone. Zaczął niedbale gość. Zachowując jednak ton przyjacielski, Gniewasz się na mnie za to, że się tam zaziępiłem. A przecież tak było istotnie. Spieszyłem się właśnie na obiad dyplomatyczny do jednej petersburskiej damy, która robi ministrów. Miałem na sobie frak, biały krawat, rękawiczki, a byłem jeszcze bardzo daleko od ziemi, aby się do was dostać. Musiałem jeszcze przelecieć sporo przestrzeni. Przelatuję ją migiem, ale zawsze trzeba na to trochę czasu, bo i światło od słońca idzie tu osiem minut. A tu, jak już ci mówiłem, miałem na sobie tylko frak z otwartą kamizelką. Duchy wprawdzie nie marzną, no ale kiedy się już raz obleką w ciało, to. słowem. postąpiłem sobie jak lekko duch, puszczając się tam w drogę. A tam, wśród przestworzy, w eterze, w wodzie, panuje mróz. Hu. Właściwie już nawet nie mróz, bo nazwy nie ma na ten chłód. Słyszałeś zapewne, jaką zabawkę robią sobie dzieciaki wiejskie z rozmaitych gapiów, doradzając im przyłożyć język do siekiery w czasie 30 stopniowego mrozu, po czym... Takiemu biedakowi skóra przylega do żelaza i zdziera się do krwi. Tak bywa przy trzydziestu stopniach. A cóż dopiero przy stu pięćdziesięciu? Tam w eterze. Gdyby tylko palcem tknąć siekiery, byłoby już po wszystkim. O ile oczywiście siekiera może się tam znajdować. — To tam może się znajdować siekiera? — pytał z roztargnieniem Iwan. Próbował na próżno myśli skupić, aby się nie poddawać gorączce i nie wpaść w ostateczny obłęd. Siekiera? Zdziwił się gość. No tak, co by się tam stało z siekierą? pytał z jakimś oporem Iwan, rżąc jednocześnie z gniewu. Co się stanie z siekierą? Dziwne pytanie. Jeżeli znajdować się będzie w stosownej odległości od Ziemi, kręcić się pocznie około niej. Sama nie wiedząc po co. Astronomowie obliczą jej drogę, obserwować będą wschody i zachody, a wydawcy kalendarze zanotują te spostrzeżenia. Głupi jesteś, no jest zupełnie głupi. Zdaje ci się, że pokonasz mnie swoim trzeźwym realizmem, także w końcu uwierzę, że tu jesteś. A ja. Nie chcę uwierzyć i nie uwierzę. Masz kłamać? To kłam jakoś rozumniej. Ja nie kłamię. To wszystko prawda. Na nieszczęście, prawda nie bywa nigdy zbyt dowcipna. Jak widzę, spodziewasz się po mnie czegoś nadzwyczajnego, a może przepięknego? A ja niestety daję ci tylko to, co moje. Nie filozofuj, ośle. Jaka tam filozofia? Nie do filozofii mi teraz. Kiedy mi cały bok odjęło od tego reumatyzmu, i tak mnie boli, że ledwie zipię, byłem już u wszystkich doktorów i po klinikach. Ale cóż, chorobę każdy rozpozna, ale leczyć nie umieją. Student, jeden medyk, powiedział mi z zachwytem: Choćbyś pan umarł, to przynajmniej będziesz pan wiedział na jaką chorobę. Zawsze to przyjemniej. Albo ta ich dzisiejsza moda odsyłania do specjalistów. Zupełnie już zanika typ doktora leczącego cały organizm. Dziś sami tylko specjaliści wciąż się w gazetach ogłaszają. Zaboli cię na przykład nos, posyłają cię do Paryża. Tam, mówią, specjalista do nosa. Europejska znakomitość. Jedziesz do Paryża, tam ci powiada doktor. Ja, panie, leczę tylko prawe nozdrza. Do lewego jest inny specjalista w wiedniu. Co miałem robić? Z rozpaczy uciekłem się do środków domowych. Jeden Niemiec poradził mi wykąpać się, natarłszy się wpierw słonym miodem. Posłuchałem, ale oczywiście nic nie pomogło. Z desperacji zwróciłem się do hrabiego Matei w mediolanie, prosząc o pigułki homeopatyczne. Przesłał mi je. A wiesz, co mnie ostatecznie uleczyło? Mówił dalej gość. Po prostu ekstrakt Hoffa. Rozpuściłem w wodzie, wypiłem półtorej szklanki, i tak mi ulżyło, że choćby w tany iść. Uszczęśliwiony postanowiłem ogłosić podziękowanie w gazetach, ale cóż. W żadnej redakcji nie przyjęli mego podpisu, diabelski podpis. Powiadają to niemożliwe, to zacofanie, obskurantyzm. Diabeł przecież nie istnieje. I proponują mi anonimowe ogłoszenie. Nie zgodziłem się, oczywiście, bo cóż by to była za wdzięczność, podziękowanie bezimienne. To okropne w moim położeniu, że Wszelkie szlachetne uczucia są mi najformalniej wzbronione jako niezgodne z moim społecznym stanowiskiem. Znowu zaczynasz filozofować, zgrzytnął z nienawiścią Iwan Broń Boże! Ale czyż mi nie wolno poskarżyć się na los? Stanowczo spotwarzono mnie tu u was. Ty na przykład coś na mnie nie wygadywał? Głupi. I tym podobne. Jak to naraz znać, żeś młody. Bierzesz mnie za błazna w guście, chlestakowa, gdy tymczasem rola moja na świecie daleko jest poważniejsza. Przez jakąś niewytłumaczoną dla mnie omyłkę skazany jestem na wiekuiste przeczenie, gdy tymczasem mam naturę dobrą i zupełnie nie jestem skłonny do zajmowania stanowiska negacyjnego. Musisz być koniecznie duchem przeczenia mówią mi, bo bez tego nie byłoby krytyki, a co warta gazeta nie posiadająca działu krytycznego bez krytyki zostałoby tylko na świecie samo hosanna, a to za mało takie hosanna musi koniecznie przejść wpierw przez probierz wątpliwości wszystko to dzieje się wbrew mojej woli i odpowiedzialność nie może na mnie spadać. Wybrano mnie na kozła ofiarnego i polecono prowadzić na tym świecie dział krytyki. Istna komedia. Pragnąłbym dla siebie nicości, a tu każą mi żyć. Żyj, mówią. Bo gdyby na świecie wszystko się działo dobrze, to właściwie nic by się nie działo, a trzeba przecież, żeby się coś działo. Ot, I służę tak zmusu. Pobudzam do złego wbrew własnej woli, a z tego powstaje ruch i życie. Komedia, którą ludzie biorą na serio i w tym właśnie tkwi tragizm. Cierpią, oczywiście, z tego powodu, ale za to żyją, żyją realnie, nie w wyobraźni, tylko bo cierpieć to żyć. I cóż by to było za życie? Gdyby nie było cierpienia, ogólne zadowolenie przerodziłoby się wkrótce w jakiś nieustanny obrzędowy hymn. Święte to, ale nudne. Ja tylko jeden nie żyję, mimo że cierpię. Jestem widmem życia. Życie postradało już świadomość początku swego i końca i nie zna nawet własnego imienia. Śmiejesz się. <laughs> nie. nie. Nie śmiejesz się, a gniewasz się. Ty się wiecznie dąsasz i pożądasz wciąż rozumu. Ja zaś oddałbym chętnie całe to nadgwiezdne życie i wszystkie jego zaszczyty i ich honory, bylebym mógł choć raz wcielić się w postać siedmiopudowej przekupki i wierzyć w to, w co ona wierzy. Więc tak bardzo potrzebujesz wiary. Zaśmiał się Iwan. Pytasz mnie o to serio? Mów, że... Mów! Wierzyć? Czy nie wierzyć? Dali, Bóg, nie wiem, Gołąbku, to jedno mogę ci szczerze powiedzieć. Nie wiesz. Nawet ty nie wiesz. To nieprawda. Chyba, że nie jesteś sobą, a mną. Ty łotrze, fantazja moja. Jeśli chcesz, mam w istocie jednaką z tobą filozofię, to będzie słuszne dla mnie określenie. Myślę. Więc jestem. To wiem na pewno. Zresztą, wszystko, co jest poza mną, Bóg, a nawet szatan, to dla mnie tajemnica, i nie wiem, czy istnieje to wszystko samo przez się, czy jest tylko emanacją mego ducha, dalszym, następczym rozwojem mojego ja, bytującego czasowo i indywidualnie. No, ale nie powiem już nic więcej, bo widzę, że się chcesz na mnie rzucić. Lepiej. Byś powiedział jakąś anegdotę. Iwan uśmiechnął się boleśnie. Mam właśnie. Gotował na ten sam temat. Jest to właściwie nie anegdota, a raczej legenda. Jakby odpowiedź na zarzut, jaki mi robisz. Uważasz, przyjacielu, u nas tam nie ja jeden jestem sceptykiem. Wielu innych także utraciło wiary, a to wszystko przez wasze nauki, póki jeszcze mówiło się, o atomach, pięciu zmysłach, czterech żywiołach. To się jeszcze jakoś kleiło. Atomy znane już były w starożytności, ale gdyście odkryli molekułę chemiczną, protoplazmę i diabeł wie, co tam jeszcze, to i u nas wszyscy pospuszczali ogony. Zaczął się chaos. Plotki. Plotek u nas dużo. Więcej jeszcze niż u was. Mamy także donosy. I policję, osobny oddział dla przejmowania tajnych doniesień. Otóż opowiadają tam u nas jedną starą legendę średniowieczną, bardzo starą, pochodzącą jeszcze z naszych średnich wieków, nie z waszych, bo mamy u siebie wszystko to, co wy, zatem i średnie wieki. Legendzie tej u nas nikt nie daje wiary. Z wyjątkiem może siedmiopudowych przekupek, bo i my mamy u siebie siedmiopudowe przekupki. W ogóle mamy wszystko, co wy tutaj. Odkrywam ci to po przyjacielsku pod pieczęcią tajemnicy. Otóż legenda ta opisuje co następuje. Żył przed laty u was, na ziemi. Myśliciel jeden czy filozof, który odrzucał wszystko: sumienie, wiary, przykazania, a przede wszystkim przyszłe życie. Umierając, myślał, że idzie w mrok i wiekuistą śmierć, a tu raptem staje przed nim przyszłe życie. Zdumiał się bardzo i rozgniewał. Ja nie chcę, powiada. To się sprzeciwia moim przekonaniom. Za to skazali go na karę. Nie dziw się, proszę, to tylko legenda. Otóż kazano mu za karę maszerować w ciemności kwadrylion kilometrów. U nas także wprowadzono kilometry. Dopiero po ukończeniu tego kwadryliona miano mu otworzyć wrota do raju i darować wszystko. A jakie macie tam jeszcze męki oprócz kwadrylionów? spytał Iwan z nagłym ożywieniem. Jakie męki? Lepiej nie pytaj. Dawniej było to i owo, dziś wprowadzili nowy system cierpień moralnych wyrzuty sumienia. Ta moda przyszła także od was skutkiem niby złagodzenia obyczajów, i któż na tym wygrał? Oczywiście ludzie bez sumienia, bo i. Cóż im mogą zaszkodzić wyrzuty, skoro oni i tak sumienia nie mają? Natomiast ucierpieli najgorzej ludzie porządni, którym zostało jeszcze sumienie i honor. Widzisz, co to znaczy wprowadzać reformy na grunt nieprzygotowane? I to jeszcze reformy wzięte od obcych. Czyste szaleństwo. Już lepsze były dawne płomienie. Otóż ten... Skazany na kwadrylion postał chwilę. Popatrzył, a potem położył się w poprzek gościńca, wołając Nie chcę, nie pójdę, z zasady nie pójdę. Wyobraź sobie duszę oświeconego rosyjskiego ateusza, zmieszaną z duszą proroka Jonasza, pokutującego trzy dni i trzy noce w żołądku wieloryba, a będziesz miał pojęcie o charakterze leżącego na gościńcu myśliciela. Na czym że on leżał? Jak to na czym? Już tam musiało być coś, na czym można było leżeć. A to zuch, krzyknął Iwan z nagłym ożywieniem. Iść cóż, czy jeszcze tam leży? Właśnie, że nie. Poleżał tysiąc lat, a potem wstał. I zaczął iść. Osioł, krzyknął Iwan, śmiejąc się nerwowo. A Potem zaczął się namyślać nad czymś z pewnym wysiłkiem. Czyż to nie wszystko jedno leżeć, czy też iść tyle kilometrów? Przecież to by musiało trwać bilion lat. Obliczasz według teraźniejszych ziemskich pojęć, a przecież wasza teraźniejsza Ziemia zmieniła się już może jakie bilion razy. Zamierała i znowu. Odżywała, zamarzała, pękała, rozpadała się, rozkładała na pierwiastki i znów skupiała się, pokrywała się wodami, stawała się kometą, słońcem i znów ziemią, a zawsze według tych samych praw, słowem, wiecznie to samo, a z tego wszystkiego wypływa tylko wiekuista, najnieprzyzwoitsza w świecie nuda. No, a cóż z tamtym się stało, gdy doszedł. Zaledwie wstąpił do raju, nie przebywszy tam nawet dwóch sekund, podług swego ziemskiego zegarka, który przechowywał w kieszeni. Nikt mu nie chciał z początku ręki podawać tak od razu, czysto po rosyjsku. Przeskoczył w jednej chwili od ateizmu do bezwzględnego wstecznictwa. Prawdziwa Rosyjska natura. To wszystko. Widzisz, jest legenda. Podaję ci ją tak, jak mi ją powtarzano. Poweźmiesz stąd wyobrażenia o pojęciach, jakie panują u nas pod tym względem. Już wiem! zawołał nagle Iwan z dziecinną radością, jakby sobie naraz coś przypomniał. Ja sam wymyśliłem tę anegdotę o kwadrylionie kilometrów. Byłem wtedy jeszcze w gimnazjum i miałem lat 17. Opowiedziałem ją jednemu memu koledze nazwiskiem Korowkin. Było to w Moskwie. Bardzo charakterystyczna anegdota. Zapomniałem o niej zupełnie, ale teraz przypomniałem sobie to znaczy, że nie ty mi ją opowiedziałeś zatem nie istniejesz nie macie całkiem jesteś. Tylko moim snem. Gwałtowność, z jaką mnie odrzucasz, dowodzi tylko, że bądź co bądź wierzysz we mnie, rzekł gentleman ze śmiechem. Ani odrobiny, ani na setną część ułamka nie wierzę w ciebie. To może wierzysz przynajmniej na jedną tysięczną, homeopatyczne dawki są zwykle najskuteczniejsze. Przyznaj się, że wierzysz we mnie choć na dziesięciotysięczną cząstkę ułamka ani minuty, zaprzeczył gwałtownie Iwan, chociaż właściwie pragnąłbym w ciebie uwierzyć, dodał z dziwnym uśmiechem. <laughs> to za na wyznanie. Na szczęście mam dobre serce i sam ci dopomogę. <laughs> Słuchaj, to ty się złapałeś, a nie ja. Umyślnie opowiadałem ci twoją własną anegdotę, aby zachwiać wiarę twoją we mnie. Urzesz — Celem Twoim właśnie jest wzbudzić we mnie wiarę, że istniejesz. Niezawodnie, ale wahania, ale niepokój, ale walka wewnętrzna wiary z niewiarą to taka męka dla człowieka uświadomionego, jakim Ty jesteś, że nieraz wolałbym się powiesić. Wiem doskonale, że Ty odrobinę wierzysz we mnie, dlatego też umyślnie zaszczepiłem Ci znów w duszę trochę niewiary, opowiadając tę anegdotę. Mam swój cel. Trzymając cię w ustawicznym wahaniu, to, to moja nowa metoda. Wiem, że im mniej uwierzysz we mnie, tym goręcej upewniać mnie będziesz, że nie jestem snem, lecz najoczywistszą rzeczywistością. Ja już ciebie znam. W każdym razie cel mój jest szlachetny. Zasiałem ci w dusze drobne Malutkie ziarno, ale z posiewu tego wyruść może dąb tak rozłożysty, że w cieniu jego zapragniesz być pustelnikiem i ascetą i żywić się zechcesz korzonkami leśnymi, bo wiem, że w skrytości serca pożądasz świętej samotności i gotów jesteś powlec się na pustynię, aby tam szukać zbawienia. Jak to, łotrze, więc to niby dla mego zbawienia robisz to wszystko? Trzeba raz w życiu spełnić dobry uczynek. Ale ty, jak widzę, wciąż jesteś zły na mnie. Błaźnie, a kusiłeś ty kiedyś takich, co żywią się korzonkami i lata całe modlą się na pustyni, aż ciało ich mchem porośnie? Ależ gołąbku, tym się właśnie głównie trudniłem. O całym świecie zapomnieć można dla jednego z takich. Taka dusza to brylant bezcenny, przedstawiający dla nas Tysiąc razy większą wartość od całych konstelacji gwiezdnych. A wiesz, wśród ludzi takich spotykałem umysły nieustępujące ci ani odrobinę pod względem rozwoju. Choć temu nie uwierzysz. Nie masz wyobrażenia, jaka bezdań wiary i niewiary mieścić się może jednocześnie w duszy takiego człowieka. Nieraz o włos prawie tylko znajdują się od najgłębszego upadku na same zda się dno. Ale mimo to nie upadają, a ty odchodzisz z nosem. Lepiej z nosem niż wcale bez nosa, jak mówił pewien markiz, którego choroba pozbawiła nosa. Zauważył sentencjonalnie gość. Głupi żart! ofuknął go Iwan. Przyjacielu, nie ma się o co gniewać. Chciałem cię tylko rozśmieszyć. Ów nieszczęsny markiz zastrzelił się z rozpaczy, a ja byłem przy nim do Ostatniej chwili i miałem z tego duży kłopot. Ale bo widzisz, wszystko zależy od zapatrywania. Pewna dzieweczka, normandka, blondyna cudnej krasy. Czy wiesz, co odpowiedziała, gdy robiono jej uwagę, że zbyt często przywodzi ludzi na pokuszenie? Salife to moi ja peu i PDP. Dla niego to taka przyjemność. A dla mnie tak mało zachodu. Wspaniały krzyk natury, a raczej niewinności. Nieprawdaż? Ale widzę znów kręcisz nosem, znów się gniewasz. Precz, precz, odejdź już raz! Jęknął boleśnie Iwan. Utkwiłeś mi w mózgu jak nieznośna zmora, a przy tym nudzisz mnie tak szalenie. Gdybym cię mógł raz unicestwić. Raz jeszcze proszę cię, staraj się ograniczyć swoje wymagania i nie żądaj ode mnie rzeczy wielkich i pięknych, a obaczysz, jak prędko się porozumiemy. Masz do mnie żal, że nie objawiałem ci się w purpurowym blasku, wśród grzmotów i błyskawic, ze skrzydłami na wpół wiekuistym ogniem. Obrażony jesteś w uczuciach estetycznych i dumie swojej tym, że do tak wielkiego, jak ty człowieka ośmielił się przystąpić taki prosty, ordynarny diabeł. Miałem zamiar poprzednio przedstawić ci się pod postacią dymisjonowanego radcy z orderami lwa i słońca w butonierce. Ale cóż, byłem pewien, że rzucisz się na mnie i wybijesz jedynie za to żem sobie nie przypiął chociażby gwiazdy porannej i Syriusza. A i teraz wciąż nazywasz mnie głupcem. Mój Boże, nie mam wcale pretensji równać się z Tobą rozumem. Mefistofeles zapowiada Faustowi, że robić będzie zło, a robi dobro. To już jego rzecz. Ja znowu przeciwnie. Nie ma chyba na świecie człowieka, który by tak gorąco i szczerze kochał prawdę. Byłem przecież. Świadkiem chwili, gdy słowo ukrzyżowane wzniosło się w niebiosa, unosząc na piersiach zbawioną duszę dobrego łotra. Słyszałem radosne śpiewy cherubinów i hymny pochwalne serafinów, hymny pełne zachwytu, od których zadrżało niebo i wszechświat cały i klnę się na wszystko, że i ja także chciałem się wówczas złączyć z ogólnym chórem i śpiewać z nim razem Hosanna. Już, już hymn pochwalny wyrywał mi się z piersi, gdy, na szczęście, powstrzymał mnie zdrowy rozsądek, najistotniejsza z moich właściwości. I chwila przeszła. Bo widzisz, pomyślałem sobie wówczas, co by się stało ze światem, gdybym i ja złączył się z duchami wybranymi. Wszystko by zgasło, zmartwiało i nie byłoby żadnej akcji, żadnych. Ciekawych zawikłań. I tak jedynie obowiązek służby i powinność społeczna zmusiły mnie do stłumienia w sobie lepszych porywów i pozostania w obrzydliwości grzechu. Na innych spada blask cnoty i zasługi, mnie zaś jednemu przypadło w udziale poniżenie występku. Nie zazdroszczę wprawdzie nikomu tych sztucznych blasków i nie jestem wcale próżny. Dlaczego jednak przeklęty jestem i znienawidzony przez wszystkich? Tego doprawdy nie rozumiem. Musi w tym być jakaś tajemnica, której mi nie chcą wyjawić. Bo gdyby mi ją raz odkryto, ryknąłbym wraz z innymi: hosanna! A wtedy koniec wszystkiemu. Na świecie nie byłoby żadnych stron ujemnych, a skutkiem tego znikłoby wszystko, nawet gazety i dzienniki, bo któż by je wtedy prenumerował. Wiem, że ostatecznie i ja pogodzę się z koniecznością, odbędę swój kwadrylion i tajemnicę odkryję. Zanim to jednak nastąpi, dąsać się muszę i spełniać moje przeznaczenie, gubiąc tysiące dla zbawienia jednego, ile trzeba było zgubić dusz, splamić uczciwych reputacji, aby otrzymać jednego sprawiedliwego joba, sprawiedliwego joba, z którego powodu oszukano mnie tak haniebnie przed laty. Słowem, póki się wszystko nie wyjaśni, muszą być na świecie dwie prawdy. Jedna jakaś ich, zupełnie im nieznana, druga moja własna, a nie wiadomo jeszcze, która lepsza. Ty śpisz? Jeszcze by też, zgrzytnął Iwan. Pozbierałeś wszystko, co było we mnie najgłupszego, co odrzuciłem już dawno jako przeżyte, niepotrzebne, i podajesz mi to teraz jako nowość. Cóż to. Jeszcze ci nie dogodziłem? Myślałem, że cię przynajmniej wezmę na literaturę, bo przecież niektóre zwroty udały mi się znakomicie, a tu widzę i to ci nie do smaku? Skądże ten sarkastyczny ton ale nienawiści czy nie miałem słuszności? Nie, nie miewałem nigdy takich lokajskich myśli. Jakim sposobem dusza moja zrodzić mogła takiego jak ty, Fagasa, przyjacielu. Znam przecież pełnego nadziei młodzieńca, myśliciela i wielkiego miłośnika sztuk pięknych, który jest autorem cudnego poematu, wielki inkwizytor. Jego tylko miałem na myśli. Zapraszam do przesłuchania rozdziału Wielki Inkwizytor w playliście Bracia Karamazow na moim kanale. Nie wspominaj mi o wielkim inkwizytorze, zawołał Iwan rumieniąc się ze wstydu. No, a przewrót geologiczny to także jego twór. — Milcz, bo cię zamorduję. — Mnie zamordujesz? — Stary przyjacielu... Ale mimo to nie odmówię sobie przyjemności powtórzenia ci tego poemaciku. Szalenie lubię zuchwałe porywy i śmiałe marzenia młodych moich przyjaciół trawionych rządzą życia. Tam. Myślałeś zeszłej jeszcze wiosny? Tam gdzieś... Gromadzą się ludzie, mówiłeś, którzy chcą wszystko zniszczyć, aby zacząć życie na nowo. Prawie od ludożerstwa. Głupcy. Czemu mnie nie spytają o radę? Nie potrzeba nic niszczyć, a tylko zniweczyć w człowieku wiarę, a wówczas wszystko rozpadnie się samo przez siebie. Okres niewiary przyjść musi na ludzi, podobnie jak przychodzą po sobie coraz to nowe okresy geologiczne. A gdy się to stanie, padnie. Cały dawny ustrój społeczny i rozpocznie się nowe życie. Ludzie zjednoczą się dla zdobycia tu na Ziemi wszelkiego szczęścia, jakie ono dać może. Szczęścia oczywiście doczesnego. Opanowawszy wolą i nauką wszystkie siły przyrody, dozna człowiek tak dziwnych i rozkosznych uczuć, że wynagrodzą mu one wszystkie dawne marzenia o szczęściu zaziemskim. Śmierć samą przyjmuje spokojnie, bo życie da mu tyle zdwojonych wrażeń i płomiennych rozkoszy, że nie będzie mógł nawet pamiętać o tym, że trwa ono tak krótko, zaledwie jedno mgnienie. Tak coś było w tym rodzaju. Pamiętasz? Ślicznie pomyślany. Iwan zamknął oczy obu rękoma i patrzył w ziemię, drżąc na całym ciele. Głos Mówił dalej: To tylko pytanie myślał mój młody filozof czy taki okres w ogóle kiedykolwiek nastąpi? Jeżeli tak, to rzecz skończona ludzkość stworzy sobie sama nowe prawa jeżeli jednak ze względu na zakorzenioną głupotę człowieka, cała sprawa przewlecze się na jakieś tysiąc lat jeszcze to w takim razie ten, który już dziś poznał prawdę, ma przecież prawo urządzić sobie życie. Jak mu się podoba, i takiemu wszystko jest dozwolone. Nie dość na tym, jeżeli, co bardzo być może, okres taki nigdy nie nadejdzie, to i tak nowy człowiek może się uważać za pana swoich czynności, z których przed nikim nie potrzebuje zdawać sprawy, i powinien usunąć z drogi swojej wszelkie przegrody i przeszkody, jakie mu stawiają przyjęte prawa, bo on przecież sam dla siebie prawa ustanowił. Wszystko to bardzo ładnie, ale jeśli człowiek taki zacznie robić łajdactwa, to po cóż mu na to sankcje prawdy, ale taki jest wasz rosyjski współczesny człowiek, że się i na łajdactwo nawet nie zdecyduje, dopóki nie uzyska na nie sankcji jakiejś zasady. Gość mówił z coraz to większym krasomóstwem, podnosząc głos coraz bardziej i patrząc urągliwie na Iwana. Ten jednak, dostrzegłszy to, porwał ze stołu szklankę i rzucił ją w głowę mówcy. — Ha! — Mese tą fą! krzyknął gość, zeskakując z kanapy i strzepując palcami krople herbaty z obryzganego tużurka. <suszy> — Przypomniałeś sobie widocznie... — Kałamasz, Lutra. — Czysto kobiecy pomysł. — Ja też od razu poznałem, że... — Udajesz tylko przede mną, żeś sobie uszy zatkał. — A naprawdę... Wszystko słyszysz. W tej chwili dało się słyszeć stukanie do okna i uporczywe i nagłe. Iwan zerwał się, nadsłuchując. Idź. Otwórz doradzał mu gość. To brat twój, alosza, przynosi ci ważną i niespodzianą wiadomość. Już ja ci ręczę, że zaszło coś ciekawego. Milcz, oszuście. Ja sam wiem, że to alosza i że nie przychodzi tu bez przyczyny. Z pewnością przynosi jakąś ważną wiadomość. Otwórz więc, otwórz mu prędzej. Na dworze taka zamieć, a to przecież twój brat. Monsieur Stilczonkielfe, Syane, pametcha, siądła. Czy wie pan, jaka jest pogoda? Nawet psa nie żal trzymać na dworze. Stukanie nie ustawało. Iwan chciał biec do okna, ale czuł się jak spętany. Natężał się ze wszystkich sił, aby zerwać pęt, ale nie mógł tego dokonać. W końcu, ostatnim wysiłkiem, uwolnił się z więzów i zerwał się, patrząc dziko dokoła. W tej chwili oprzytomniał zupełnie. Ujrzał na stole dwie dogasające świece. Szklanka, którą przed chwilą rzucił na swego gościa, stała spokojnie przed nim. Na kanapie naprzeciw nie było nikogo. Słychać było tylko wciąż stukanie w okno, nie tak jednak głośne i natarczywe, jak przed chwilą. Przeciwnie, ciche i dyskretne. To nie był sen. Przysięgam, że to nie był sen, powtarzał Iwan, rzucając się ku oknu i otwierając je. A Alosza, to ty! Mówiłem ci przecież, żebyś tu dziś nie przychodził. Jeżeli masz co do mnie, to w dwóch słowach powiedz w dwóch słowach, słyszysz? Przed godziną smierdziako się powiesił odpowiedział za okna Alosza. Wejdź na ganek, a otworzyć ci zaraz drzwi, zawołał Iwan i pośpieszył na spotkanie brata. Alosza wszedł i opowiedział Iwanowi, że przed godziną przybiegła do niego Maria Kondratiewna, donosząc o śmierci smierdiakowa. Opowiadała, że wszedł się do jego pokoju, aby sprzątnąć samowar, znalazła go wiszącego na haku. Nie mówiła jeszcze o tym nikomu, a przybiegła prosto do aloszy, bez tchu prawie i drżąca jak liść. Alosza zawiadomił natychmiast sprawnika, a gdy weszli z nim razem do mieszkania samobójcy, znaleźli jeszcze wiszącego trupa. Na stole leżała kartka. Odbieram sobie życie z własnej woli i ochoty. Proszę nikogo nie winić. Opowiadając to wszystko, Alosza nie spuszczał wzroku z brata. Uderzony dziwnym wyrazem jego twarzy. Bracie, zawołał nagle. Ty musisz być bardzo chory. Patrzysz na mnie, a udajesz, że nie rozumiesz tego, co mówię. To dobrze, że przyszedłeś, rzekł głucho Iwan, jakby niesłyszącego pytania. A wiesz, że ja już wiedziałem, że się on powiesił? Od kogo się mogłeś dowiedzieć? Nie wiem, to znaczy... Wiem, wiem... Od niego, on tu był przed chwilą i. mówił ze mną. Iwan stał po środku pokoju, zamyślony i patrzył w ziemię. Jaki on? pytał Alosza, rozglądając się po pokoju. Drapnął już odparł Iwan, podnosząc głowę i uśmiechając się cicho. On się ciebie, bracie, boi, tyś duch czysty, Herubin, jak ciebie Dymitr nazywa. A wiesz ty, co to serafiny? Cała konstytucja może. A może cały wszechświat jest tylko molekłą chemiczną? Bracie, mówił wystraszony Alosza, usiądź na miłość Boską. Uspokój się, tyś chory, masz gorączkę. Chcesz? Przyłożyć ci zimny okład na głowę, może ci pomoże. Daj mokry ręcznik musi tu gdzieś leżeć. Rzuciłem go niedawno. Nie ma go, ale znajdę. Wiem, gdzie jest. Uspokajał go alosze i, przeszedłszy na drugi koniec pokoju, wziął z umywalni czysty, zupełnie suchy ręcznik, który tam leżał. Iwan patrzył na to zdumiony. Pamięć zaczęła mu powracać. Słuchaj, rzekł, wstając. Przed godziną zmoczyłem ten ręcznik wodą i przyłożyłem do głowy, a potem rzuciłem na podłogę. Jakim sposobem jest obecnie? Słuchy. Nie było tam drugiego. Przykładałeś sobie ręcznik do głowy? Pytał Alosza. Ależ tak. Przed godziną. Po chwili dodał. Dlaczego świece wypalone? Czy to już późno? Północ już, odparł Alosza. Nie, nie, zawołał nagle Iwan. To nie był sen. On tu był. Siedział tu na tej kanapie w chwili, gdyś stukał dokta. Rzuciłem w niego szklanką. Przychodził i pierwej, ale wtedy spałem. To jest. Nie spałem, ale widzisz. ja teraz mnie tam takie sny, jakby nie sny a widzenia na jawie. Ale dziś on tu był. Siedział tu na tym miejscu. On jest głupi, strasznie głupi. Zaśmiał się znów Iwan i chodzić zaczął po pokoju. To głupi. O kim ty mówisz, bracie? pytał niespokojnie Alosza. Diabeł! Znęcił się do mnie i przychodził. Był już dwa czy trzy razy. Śmiał się dziś ze mnie, że mnie to gniewa, że odwiedza mnie w postaci prostego diabła. Nie jako szatan ze skrzydłami, opalony w płomieniach, ukazujący się wśród gromów i błyskawic, ale bo też z niego w istocie prostacki. Podły diabeł, całkiem licha figura. Samozwaniec z pewnością musi mieć pod suknią długi, bury ogon. Ale słuchaj, Alosza, tyś pewnie zziębnięty na dworze taka zamieć. Sean, pamiętam się, ondła. Alosza prędko pobiegł do umywalni i umoczył ręcznik w zimnej wodzie. Zmusił Iwana, aby się położył i dał mu zimny okład na głowę. Słuchaj, mówił dalej Iwan, który stał się raptem bardzo rozmowny. Co ja ci mówiłem o Lizie? Coś złego zdaje mi się, ale to nieprawda. Liza mi się podoba. Kat i się boję. Ona jutro rzuć mnie i podeprze. Ona myśli, że zazdrosny. Jestem od Dimitra i gubię go umyślnie, ale przekona się, że to nieprawda. Jutro sąd. Krzyż biorę na siebie, ale czy wiesz, że nie odbiorę sobie życia? Nie byłbym do tego zdolny. Nie dlatego, ażebym się bał. Tchórzem nie jestem, ale z powodu żądzy życia. Skąd ja wiedziałem, że Smierniakom się powiesił? To on mi powiedział. To ty naprawdę wierzysz, że tu ktoś był? Pytał Alosza. Tu, na tej kanapie, ty go spłuszyłeś, Alosza, on się ciebie boi i znikł, skoroś tylko tu wszedł. A lubię patrzeć na ciebie, Alosza, lubię twoją twarz. Czy wiedziałeś o tym? A wiesz? A wiesz? On to właściwie ja sam, wszystko to, co we mnie najgłupsze, najniższe, najpodlejsze. Nazwał mnie romantykiem, chociaż to blaga. Głupi jest bardzo, ale tym właśnie bierze, a chytry przy tym wiedział, na co mnie brać. Dokuszał mi wciąż, że waham się, nie wiedząc, czy to sen, czy prawda. I tym zmusił mnie do słuchania swojej paplaniny. Przy tym jednak powiedział mi o mnie kilka prawd, na które sam bym się nigdy nie zdobył. Czy wiesz, Alosza... Mówił dalej Iwan, całkiem serio i jakby poufnie. Bardzo bym chciał, żeby to był naprawdę on, a nie ja. Zmęczył cię bardzo, zauważył ze współczuciem malosza. Dokuczał mi bardzo. Sumienie, cóż to sumienie, mówił. Sami je wymyśliliśmy. To stare nawyknienie ludzkości od siedmiu tysięcy lat. Pozbędziemy się go, a będziemy wolni. To on tak mówił, wszystko on. On, ale nie ty! zawołał z zapałem Alosza. Zapomnij o tym. Bracie, niech przepada z nim wszystko, co dręczy cię i co przeklinasz. Zły jest przy tym, szydził ze mnie z taką zuchwałością. Mówił Iwan z obrazą w głosie. Spotwarzał mnie w oczy. Ty, mówił, pójdziesz jutro ogłosić światu, że sługa na twój rozkaz zamordował ojca. To nieprawda! przerwał mu żywo Alosza. Ale on tak twierdzi, a on wie, co mówi. Zarzucał mi, że chce spełnić jutro akt cnoty, a w cnotę nie wierzę. Takie mi rzeczy mówił. Słuchaj, bracie, to sen, uspokajał go Alosza. Chory jesteś, zmęczony masz gorączkę, ale nie on. On mówił o mnie. Pójdziesz, mówił, przez dumę i powiesz, żeś ty zabił, choć w duszy czujesz strach. Chcesz, żeby cię chwalili i podziwiali, mówiąc. Morderca, wprawdzie, ale jaki szlachetny, wspaniałomyślny, brata chciał ocalić i przyznał się. Ale to fałsz! zawołał nagle Iwan błyskając oczami. Skłamał to wszystko. Nie chcę pochwały motłochu, nie dbam o nią. Za to kłamstwo rozgniewałem się tak, że rzuciłem na niego szklanką, która roztłukła się o jego mordę. Bracie, uspokój się, przestań. Błagała Losza. Umie on dręczyć, mówił dalej Iwan. Wiem już teraz, po co przychodzi. Idziesz z dumy, mówił mi, Spychy się chcesz oskarżyć. Aby cię chwalono, ale na dnie duszy masz nadzieję, że śmierdziakowa skażał na ciężkie roboty, ciebie zaś potępią tylko moralnie. Tak ze mnie szydził. Ale teraz. Gdy się Smirdiaków powiesił, będziesz musiał iść sam i pójdziesz. A dlaczego pójdziesz? To straszna rzecz, Alosza. Takie pytania nie znoszę, żeby mi je zadawano. Bracie, przerwał Alosza, który pomimo przerażenia miał jeszcze wciąż nadzieję, że uda mu się przywrócić Iwana do przytomności. Jakim sposobem on ci mógł mówić, że się Smirdiaków powiesił, skoro oprócz mnie nikt o tym jeszcze nie wiedział? Ale on wiedział, odparł stanowczo Iwan. I przyszedł mi to oznajmić. Idziesz, mówił mi, choć nie wierzysz w cnotę i choć wiesz, że ci nikt nie uwierzy. Po cóż więc się tam wleczesz, skoro wiesz, że ofiara twoja nikomu się nie przyda? Całą noc wahać się będziesz, iść czy nie iść, a przecież w końcu pójdziesz. Dlaczego? O nie będziesz śmiał nie pójść. A dlaczego nie będziesz śmiał? Zgadnij. W tej chwili ty wszedłeś, a on znikł. Tchórzem mnie nazwał Alosza. Nie takim jak ty. Orłom wzlatywać nad ziemią. To mi jeszcze dodał za odchodnem. Smerdiakow także nazwał mnie tchórzem. Muszę go zabić. Katia pogardza mną. Widzę to już od miesiąca i ty pogardzasz mną Alosza. Dlatego nienawidzić będę znów. I tamtego potwora nienawidzę. To jest Dymitra. Nie myślę go zbawiać, niech zgnije w kopalniach. Hymn swój niech śpiewa. Pójdę jutro i wszystkim im w oczy plunę. Zerwał się, a zrzuciwszy z głowy mokry ręcznik, biegać zaczął po pokoju szybkim krokiem. Alosza zrozumiał, że Iwan ulegać musi w tej chwili jednej z tych halucynacji, o których wspominał. Chciał pobiec po doktora, ale bał się zostawić brata samego. Iwan tymczasem mówił coraz więcej, ale zupełnie już bez związku. Wymawiając słowa coraz mniej wyraźnie. W końcu zachwiał się i byłby z pewnością upadł, gdyby Alosza nie podbiegł w porę. Udało mu się zaprowadzić go do łóżka i ułożyć do snu. Po niejakim czasie chory zasnął głęboko. Alosza Przesiedział nad nim dwie godziny, nasłuchując oddechu, który zdawał się być równy i spokojny. Wtedy Alosza położył się na kanapie, pomodliwszy się wpierw za braci. Rozumiał pasowanie się Iwana, męki zbudzonego sumienia i dumne postanowienie. Bóg, jego prawda, którą dotąd odrzucał, oblegają to harde serce, które... Poddać się nie chcę, ale Bóg zwycięży ostatecznie, myślał Alosza. Albo więc brat mój podniesie się w świetle prawdy, albo zginie pod ciężarem nienawiści, mszcząc się sam na sobie za to, że służyć musi temu, w co nie może wierzyć. Na tę myśl Alosza uśmiechnął się gorzko i Pomodlił się osobno za Iwana. Księga dwunasta. Omyłka Sądu. Na drugi dzień po dopiero co opowiedzianych wypadkach o godzinie dziewiątej przed południem. Rozpoczęła się rozprawa sądowa w sprawie Dmitra Karamazowa. Sprawa ta nabrała wielkiego rozgłosu w całej Rosji, i w Dzień Sądu wiele osób zjechało umyślnie, by być świadkiem procesu. Przybyło kilku adwokatów i wyższych urzędników, a także wiele dam rządnych ciekawego widowiska. Rozchwytano bilety wejścia, a sala była przepełniona. Połowę publiczności stanowiły kobiety. Było ich mnóstwo na galerii, niektóre bardzo postrojone, większość jednak zapomniała nawet o strojach, pochłonięta gorączkową, chorobliwą prawie ciekawością. Charakterystyczne było, że wszystkie prawie kobiety były po stronie Dymitra i pragnęły jego uwolnienia. Wiedziano o rywalizacji dwóch kobiet i zajmowano się nimi żywo. Zwłaszcza Katarzyna Iwanowna była przedmiotem ogólnej ciekawości. Opowiadano rozmaite zadziwiające szczegóły o niepohamowanej namiętności, z jaką kochała Dimitra. Przypuszczano, że w razie wysłania go na Sybir, pójdzie za nim i poślubi go gdzieś pod ziemią. Grusze znano w mieście, i kobiety dziwiły się powszechnie, jak można było kochać się w tak pospolitej i wcale nieładnej mieszczance, mając do wyboru. Tak piękną, skoligaconą pannę jak Katarzyna. Oczekiwano z upragnieniem spotkania się rywalek w sądzie. Mnóstwo żon pokłóciło się z mężami z powodu Dymitra, względem którego wszyscy prawie mężczyźni usposobieni byli bardzo nieprzychylni i pragnęli dla niego kary i surowego wyroku. Prawda, że Mitya zdążył obrazić wielu z nich. Adwokaci tylko nie zajmowali się wcale moralnym znaczeniem procesu, interesując się tylko prawną jego stroną. Wszyscy byli bardzo przejęci przyjazdem Fediukowicza, znakomitego obrońcy z Petersburga. Opowiadano sobie także, że proces Dymitra, zwany w całej Rosji sprawą Karamazowych, służyć ma jako pole popisu dla prokuratora, który chce przy tej sposobności powetować sobie jakieś dawniejsze niepowodzenia. Miał się tylko bardzo obawiać Fedjukowicza, z którym się znał jeszcze w Petersburgu, gdzie się kiedyś podobno poróżnili tak, że teraźniejsze ich spotkanie w sądzie miało się stać jakby pojedynkiem prawniczym, przy którym mieli obaj rozwinąć wszystkie swoje zasoby umysłowe. Okoliczność ta przyczyniła się jeszcze bardziej do zwiększenia rozgłosu sprawy i zaostrzenia ciekawości widzów. Wobec tego wielka sala sądowa, wypełniona była po brzegi na parę godzin jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy. Członkowie sądu siedzieli na podwyższeniach. Na prawo zaś od ich siedzeń przygotowany był stół i dwa rzędy krzeseł dla przysięgłych. Na lewo było miejsce oskarżonego i jego obrońcy. Po środku stół, na którym złożone były wszystkie przedmioty należące do materiału dowodowego. A więc szlafrok Fiodora Pawłowicza, obficie zbroczony krwią, mosiężny tłuczek, którym miano dokonać morderstwa, koszula i tużurek Dymitra, również splamiony krwią. Także skrwawiona chustka, zaskorupiała już zupełnie i pożółkła. Dalej koperta, w której złożone były pieniądze dla Gruszy i wstążeczka służąca do jej związania. O godzinie dziewiątej sąd zjawił się w komplecie. Przewodniczący. Człowiek lat około pięćdziesięciu, z siwiejącymi, krótko przystrzyżonymi włosami. Przyozdobiony był wstęgą nie wiadomo jakiego orderu. Prokurator był nadzwyczaj blady, prawie zielony. Zdawało się jakby schudł przez jedną noc, przygotowując się do swojej mowy. Przewodniczący rozpoczął rzecz, zapytując prystawa, czy wszyscy przysięgli są obecni. Było ich dwunastu, czterech drobnych urzędników, dwóch kupców, sześciu chłopów i mieszczan. Patrząc na nich, wiele osób z publiczności zadawało sobie pytanie: Jakim sposobem ludzie tak mało oświeceni będą w stanie wydać wyrok w sprawie tak skomplikowanej? Co mogą wiedzieć o psychologicznej stronie procesu ci kupcy, urzędnicy, a zwłaszcza ci chłopi? Mimo jednak tego niepoczesnego wyglądu, twarze przysięgłych wyrażały powagę i przejęcie. Były też przeważnie posępne i zachmurzone. Przewodniczący otworzył posiedzenie, ogłaszając obecnym fakt zamordowania tytułowanego radcy Fiodora Pawłowicza, po czym wprowadzono Dymitra. Na jego widok w sali zapanowała taka cisza, że zda się, słyszeć by można, przelatującą muchę. Mitya nie wywarł sympatycznego wrażenia. Ubrany był z wyszukaną elegancją, w garnitur świeży, jak z igły, sprowadzony umyślnie z Moskwy, śnieżnej białości koszule i czarne rękawiczki. Wszedł do sali swymi metrowymi krokami, patrząc nieruchomo przed siebie i usiadł na przeznaczonym sobie miejscu. Za nim postępował obrońca jego, słynny za którego wejściem cichy szmer podziwu przebiegł po sali. Ów Fedukowicz był to długi, chudy człowiek, na długich, chudych nogach, z niesłychanie długimi i cienkimi palcami. Cerem miał ziemistą, włosy krótko ostrzyżone. Na wąskich jego wargach igrał nieustannie sardoniczny uśmiech. Twarz miałby nawet sympatyczną, gdyby nie oczy, małe i bez wyrazu. Osadzone bardzo blisko siebie i przedzielone tylko cieniutką kreską wydłużonego, wąskiego nosa. W ogóle fizjonomia ta miała w sobie coś uderzająco ptasiego. Był ubrany równie wykwintnie, jak podsądny, we frak i w biały krawat. Na pierwsze pytanie zadane sobie, kim jest i jak się nazywa, Mitia odpowiedział dziwnie głośno, aż przewodniczący poruszył się niecierpliwie. I spojrzał na niego ze zdziwieniem. Odczytano listę świadków. Okazało się, że brakuje czterech: Miasowa, pani Chachłakow, Maksymowa i wreszcie Smierdiakowa, o którego samobójstwie dowiedziano się dopiero w tej chwili. Usłyszawszy tę wiadomość, Mitia zawołał ze swego miejsca. Pies był i zginął, jak pies. Przewodniczący przywołał go surowo do porządku, zapowiadając, że w razie gdyby podobny wybryk się powtórzył, zmuszony będzie użyć przeciw oskarżonemu jak najsurowszych środków. Mitia nie okazał skruchy, przyrzekł jednak, że na przyszłość postara się powściągnąć. Krótki ten epizod wypadł dla niego niekorzystnie w opinii publiczności i sędziów przysięgłych. Pod tym nieprzychylnym wrażeniem zaczęło się Odczytywanie aktu oskarżenia. Akt oskarżenia był krótki, ale dokładny. Przedstawiał sprawę w głównych, najważniejszych zarysach, wyjaśniając motywy prawne, dla których oskarżony stawiony był przed sądem. Mimo tej zwięzłości, odczytanie aktu wywarło o bardzo głębokie wrażenie. Cała rodzina karamazowych stanęła znów, jak żywa, przed oczyma. Oświetlona fatalnym światłem nieodwołalnej konieczności. Po ukończeniu czytania przewodniczący spytał donośnym głosem: Czy oskarżony przyznaje się do winy? Natomitia wstał z miejsca i rzekł: Uznaję się za winnego pijaństwa, rozpusty, lenistwa, choć chciałem właśnie stać się człowiekiem w chwili, w sekundzie nawet, w której podcięła mnie ręka losu. Ale śmierci starca, śmierci ojca mego i wroga, nie jestem winien. Nie ogrobiłem go też. Dymitr Karamazow może być zbrodniarzem, ale nie złodziejem. Krzyknął to wszystko jednym tchem, po czym usiadł. Przewodniczący. Upomniał go znów, aby odpowiadał ściśle na pytania, nie pozwalając sobie na żadne zboczenia. Wtedy wprowadzono świadków i odebrano od nich przysięgę, od której wolni byli bracia oskarżonego. Potem miało nastąpić przesłuchanie świadków. Od początku rozprawy rzucała się w oczy niezmierna siła faktów obciążających oskarżonego a co za tym idzie? Ogromna nierówność środków walki wypadająca na niekorzyść obrony. Cała publiczność przekonana była o winie Dmitra i rozumiano, że obrona będzie tylko oczczą formalnością. Mimo to kobiety były pewne, że Mitya zostanie uniewinniony w myśl nowych idei i poglądów humanitarnych. Uważały Dmitra za winnego i nawet wcale nie pragnęły widzieć go niewinnym. To przecież Zepsułoby efekt, który w takim tylko razie byłby naprawdę silny, gdyby wyrok uwalniający wyrzeczony został nad prawdziwym przestępcą. Męska połowa audytorium interesowała się głównie walką pomiędzy prokuratorem a obrońcą. Gubiono się w domysłach, na jakie sposoby weźmie się Fediukowicz dla uratowania sprawy, tak z góry przesądzonej i skazanej na niepowodzenie. Zauważono od razu, że przesłuchując świadków, których zeznania najbardziej obciążały podsądnego, obrońca umiał ich doskonale podchwytywać i zbijać z tropu, a przede wszystkim obniżał znaczenie ich zeznań, wykazując bardzo zręcznie słabe strony ich umysłu i charakteru, co zdawało się wynikać samo z siebie. Gdy, na przykład, przesłuchiwano Grzegorza, którego świadectwo. O otwartych drzwiach było najważniejszym świadectwem przeciw Miti. Fediukowicz zaczął go dopytywać o szczegóły, na pozór mało znaczące. Zapytał na przykład, czy sam widział owe trzy tysiące, przeznaczone dla Gruszy w kopercie związanej wstążką. Grzegorz odpowiedział, że pieniędzy tych ani koperty nie widział wcale, a dopiero później, w czasie procesu, usłyszał o nich po raz pierwszy. Pieniędzy tych nie widział zresztą żaden ze świadków, na co obrońca zwrócił z naciskiem uwagę sądu. Teraz rzekł znów Fediukowicz do Grzegorza. — Pozwólcie, że zapytam was, z czego zrobiony był ów napój czy lek, którym was żona napoiła w dzień śmierci waszego pana? Grzegorz spojrzał tępym wzrokiem na pytającego i milczał chwilę. Potem rzekł. Były tam różne zioła, szałwia. Tylko szałwia? ma jeszcze liście babki. I może pieprz. Był i pieprz. I to wszystko na gorzałce. Na spirytusie. W sali dał się słyszeć przytłumiony śmiech. Zatem żona wasza natarła was tym dekoktem. Resztę zaś pozostałą w butelce wypiliście na sen. Przy tym żona wasza wymawiała jakieś sobie tylko znane zaklęcia. Wypiłem. Odparł Grzegorz. A dużo tam tego było? Kieliszek może, co? Była szklanka. Szklanka? Widzicie, może i półtorej szklanki. To nieźle uraczyliście się. Wypiwszy półtorej szklanki spirytusu, można by dojrzeć otwarte wrota raju, a cóż dopiero drzwi prowadzące do ogrodu. Grzegorz milczał. Teraz dopiero zaczynał rozumieć. Wśród publiczności dał się znów słyszeć coraz to głośniejszy śmiech. Przewodniczący gniewał się i przywoływał do porządku. A czy pamiętacie, badał dalej Fediukowicz, oplątując coraz bardziej swoją ofiarę. Czy w chwili, gdyście obaczyli owe drzwi otwarte, nie chciało się wam bardzo spać? Stałem na nogach, odparł Grzegorz. To jeszcze niedowiedzione, czy i stojąc na nogach nie mieliście chętki do snu? Czy byliście na przykład w stanie odpowiedzieć, gdyby was kto wtedy zapytał? Który mamy teraz... Rok? Okazało się, że Grzegorz i w tej chwili nie wiedział, w którym roku ery chrześcijańskiej żyje obecnie. Grzegorz był zupełnie zbity z tropu i patrzył tępym wzrokiem na swego dręczyciela. Fediukowicz spytał go jeszcze. A możecie powiedzieć, ile macie palców u rąk? Ja prosty człowiek, odparł na to stary. Jeżeli podoba się władzom wyśmiewać się ze mnie... To muszę to znosić. Odpowiedź ta osadziła trochę Fjadiukowicza, tym bardziej, że i przewodniczący wmieszał się, upominając obrońcę, aby nie zadawał bałamutnych pytań. Na to obrońca skłonił się z godnością i oświadczył, że ukończył już badanie tego świadka. Swoją drogą odpowiedzi Grzegorza wzbudziły tak w publiczności, jak i w przysięgłych, pewne wątpliwości co do jego zeznań. Dzięki czemu cel obrońcy został dopięty. Prócz otwartych drzwi wszystko to prawda co mówił zawołał ze swego miejsca Mitia że hodował mnie dzieckiem, a teraz przebaczył mi, żem go powił za to wdzięczny mu jestem. A sam zaświadczam, że uczciwy był przez całe życie a ojcu memu wierny jak osiemset pudlów oskarżony Proszę się powściągać w moje, zawołał strogo przewodniczący. Cóż to? Cóż to? Czy ja pies? Warknął oburzony Grzegorz. Jeżeli nie ty, to z pewnością ja, krzyknął znów ze swego miejsca Mitia. Postępowałem jak pies i z tobą i ze starym Ezopem. Z kim? Z kim? Pytał surowo przewodniczący. Z moim ojcem, Fiodorem Pawłowiczem. Sam sobie tylko pan szkodzi takim zachowaniem się, zgromił go znowu przewodniczący. Podobnie również odbyło się badanie świadka Rakitina, którego zeznania były także bardzo obciążające dla miti. Okazało się wtedy, jak zadziwiająco prędko zaznajomił się obrońca z najdrobniejszymi szczegółami dotyczącymi swojego klienta. Rakitina uważał prokurator za... Pierwszorzędnej wartości świadka. Okazało się istotnie, że człowiek ten wiedział wszystko i o wszystkim. Wszędzie był, z każdym rozmawiał, wszystko widział. Wprawdzie tak samo jak inni, nie miał sposobności oglądać naocznie owych trzech tysięcy, ale słyszał o nich, a o całej rodzinie Karamazowych posiadał najdokładniejsze informacje. Uważał on, że zbrodnia popełniona przez Dmitra była koniecznym następstwem ogólnego stanu Rosji przestarzałych praw i zastarzałych przesądów słowem wsiadł na wysokiego konika i po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę ogółu prokurator wiedział że rakitin pisze społeczne studium na tle wypadków zeszłych w rodzinie karamazowych i ma zamiar ogłosić te prace w jednym ze stołecznych dzienników w ogóle zeznania rakitina wprawiły w podziw publiczność głębokością myśli i szlachetnością formy. Parę razy nawet dały się słyszeć oklaski, zwłaszcza w miejscach, gdzie była mowa o zastarzałych przesądach panujących w Rosji. Rakitin, upojony powodzeniem, zapędził się trochę za daleko, a mówiąc o gruszy, używał wyrażeń bardzo pogardliwych i ta drobna okoliczność zgubiła go. Gdy przyszła kolejna badanie go przez obrońcę, ten zwrócił się do niego. W pełnym szacunku tonem, i spytał go z zagadkowym uśmiechem: Czy to on jest autorem cennej biografii, błogosławionej pamięci starca Zosimy? Pisałem te notatki, nie przeznaczając ich do druku, odparł cokolwiek zmieszany rakitin. To nic nie znaczy. Dzieła takiego jak pan myśliciela nie powinny być stracone dla ogółu. To też i broszura pańska rozeszła się bardzo szeroko. Broszura była pisana w duchu bardzo zachowawczym, zupełnie przeciwnym, teraźniejszym zeznaniom Rakitina. Nie o tym zresztą chciałem mówić, ciągnął dalej obrońca z wielką kurtuazją. O ile wiem, pan należał także do bliskich znajomych pani Świetłowej. Okazało się, że Gruszeńka nosiła nazwisko Świetłowej, o czym nikt w mieście pierwej nie wiedział. Nie mogę odpowiadać za wszystkie moje znajome odparł wymijająco rakitin. Byłem młody. Rozumiem, rozumiem przerwał obrońca, jakby sam zmieszany poruszeniem tak drażliwego tematu. Chciałem tylko pana zapytać, czy jest panu wiadome, że przed dwoma miesiącami pani światłowa pragnęła koniecznie widzieć u siebie najmłodszego z braci karamazowych, który był wówczas jeszcze klerykiem? Podobno pan, czyniąc zadość jej życzeniu, przyprowadziłeś go do niej istotnie. Pani Swietłowa przerzekła panu dwadzieścia pięć rubli za wprowadzenie do jej domu Aleksego Fiodorowicza, a gdyś go pan istotnie przyprowadził, spełniła obietnicę i pieniądze te panu dała. Pan je wziąłeś, nieprawdaż? To był żart, bronił się Rakitin zresztą nie widzę jaki to ma związek. Wziąłem te pieniądze dla żartu, aby je potem oddać. W każdym razie nie zwróciłeś ich pan dotąd. co nic nie ma do rzeczy. Nie myślę odpowiadać na podobne pytania. Tu zmieszał się przewodniczący, ale wtedy obrońca oświadczył, że skończył już badanie świadka Rakitina. I ten zniknął z widowni cokolwiek skonfundowany. Obrońca powiódł wzrokiem za odchodzącym, a potem spojrzał na publiczność, jak gdyby mówiąc: Patrzcie tylko, jakich to świadków przedstawia oskarżyciel. W istocie Rakitin został zupełnie strącony z piedestału, a wrażenie wyższej szlachetności, z jaką się z początku zaprezentował, było zupełnie zniszczone. Nie obeszło się też bez wmieszania się Miti, który nie mógł darować Rakitinowi lekceważącego tonu przy wzmiance To też, gdy przewodniczący zwracał się do niego z pytaniem, czy nie chce dodać coś ze swej strony, mitya zawołał natychmiast. To typowy Barnard, marny karierowicz. Pożyczał ode mnie pieniądze teraz nawet w więzieniu nie, nie wierzę w Boga, a pisze żywoty świętych. Naciąga w ten sposób wielebnego przeora. Przewodniczący upomniał Mitia, aby nie odstępował od rzeczy, ale Rakitin był dobity w opinii publiczności. Następnie wprowadzono dymisjonowanego kapitana Sniegirowa, tego samego, którego Mitia wyrzucił z restauracji, ale i jego przesłuchanie nie powiodło się, mimo że prokurator liczył na nie bardzo. Eks-kapitan przyszedł brudny, oberwany. W zabłoconych butach i nie bacząc na dostojność miejsca i chwili, okazał się najzupełniej pijany. Gdy prokurator zażądał od niego opisu krzywdy, jakiej doznał od Miti, kapitan nie chciał odpowiadać i mruczał tylko pod nosem: Bóg tam z nim Iliuszka nie kazał mówić, Bóg niech sam sądzi. Kto panu zabrania mówić? Iliuszeczka, synek mój umierający. Rzekłszy to, ekskapitan ryknął wielkim płaczem i zwalił się z nóg u stóp przewodniczącego. Wyprowadzono go co prędzej wśród śmiechu publiczności i w ten sposób efekt przygotowany przez prokuratora chybił zupełnie. Przyszła wreszcie kolejna Tryfona Borysowicza. Obrońca zastosował i do niego swoją metodę. Tryfon Borysowicz był niebezpiecznym świadkiem, bo wyliczał najdokładniej... Co do grosza, prawie że mitia za pierwszą bytnością w mokroje. Wydać musiał co najmniej trzy tysiące. Na same cyganki kilkaset rubli wyrzucił. A ile pomiędzy chłopów rozdał? Nie kopijkami, ale po 25 rubli do ręki im wtykała, ile mu skradli, tego nie zliczy. Parszywy u nas naród. Złodzieje wszystko i zbuję, stłumienia nie mają. Boga się nie boją. Dowodził wszystkiego cyframi, z których wynikało, że Mitja nie mógł w żaden sposób zaoszczędzić wówczas półtora tysiąca, co było jedyną prawie podstawą obrony. Zeznanie oberżysty było po prostu przygniatające dla oskarżonego. Gdy jednak przyszła kolejna obrońcę ten nie bawiąc się w inne szczegóły, zajął się wyłącznie sprawą stu rubli, które Mitja zgubił wówczas, a które miały się dostać do rąk Tryfona Borysowicza. Ten przeczył z początku, ale gdy sprowadzono dwóch chłopów, którzy zaświadczyli, że sami podjęli owe 100 rubli i oddali je Tryfonowi Borysowiczowi, który dał im za to po rublu znaleźnego, musiał się przyznać, broniąc się tylko niepewnie, że pieniądze owe oddał Miti, o czym on prawdopodobnie nie pamięta, bo był wtedy zupełnie pijany. Z przebiegu więc badania widać było jasno, jak na dłoni, że. Szanowny Tryfon Borysowicz zatalił znalezione pieniądze. Wobec tego całe zeznanie jego traciło ogromnie na powadze. To samo stało się i z wielbicielem gruszy, który z początku stawiał się bardzo butnie i z wielką godnością. Gdy jednak skutkiem zeznania Kałganowa dowiedziono mu oszustwa przy grze w karty, odszedł zawstydzony wśród śmiechu publiczności. W ten sposób obrońca zdyskredytował wszystkich prawie świadków strony przeciwnej. Widząc to, adwokaci i juryści rozkoszowali się po prostu artystycznie prowadzoną obroną. Wszystko to jednak nie odpierało jeszcze dostatecznie ogromu obciążających faktów. To też prawdopodobnie wielki mag, to jest Fediukowicz, musiał mieć jakiś Inny, ukryty plan, na którym opierał spokój swój i pewność siebie. Nastąpiła teraz ekspertyza lekarska, która jednak nie wywarła żadnego wpływu na przebieg procesu. Obrońca zdawał się to rozumieć i nie przykładał do aktu tego żadnej prawie wagi. Ekspertów było trzech. Stary lekarz miejski dr Herzenstube, asystent jego dr Warwiński i trzeci znakomity doktor przybyły z Moskwy a raczej sprowadzony stamtąd przez Katarzynę Iwanownę. Pierwszy przemawiał stary Herzenstube. Niemiec od dawna już osiadły w Rosji, którego wszyscy lubili i bardzo szanowali. Staruszek był dobry, ludzki i rozumny człowiek, tylko bardzo uparty wraz po wziętym mniemaniu. Oświadczył on od razu, że umysł podsądnego uważa za nienormalny i że zresztą nienormalność ta uderza w całym jego zachowaniu się. Gdy go pytano, w czym upatruje ową nienormalność, odpowiedział na to, że na przykład oskarżony wszedł teraz do sali, stąpając jakoś dziwnie, jak żołnierz, że wzrok utkwił nieruchomo przed siebie, podczas gdy, zdaniem jego, powinien raczej patrzeć na lewo, gdzie siedzą damy. Gdyż był on zawsze wielkim przyjacielem płci pięknej. Opinię te wygłosił staruszek zupełnie poważnie, co wywołało żartobliwe szepty wśród publiczności. Znakomity moskiewski doktor, uważany za powagę lekarską, oświadczył bardziej jeszcze stanowczo, że oskarżony ma umysł nienormalny. Mówił dużo i uczenie, utrzymując wciąż, że w chwili popełnienia zbrodni Oskarżony musiał być w afekcie. W ogóle ciągle używał wyrażeń afekt i mania. Za dowód nienormalności uważał używanie przez Mithie jakichś niezrozumiałych określeń, jak na przykład Bernard i tak dalej. Mania jego miała przede wszystkim dotyczyć owych trzech tysięcy, o których Mitja nie był w stanie mówić spokojnie, podczas kiedy wszystkich innych zarzutów słuchał zupełnie bez gniewu. Co się zaś tyczy mniemania uczonego, mego kolegi, dodał zwracając się nie bez ironii do doktora Herzenstube, że oskarżony powinien patrzeć na lewo, to ja przeciwnie sądzę, że o ile byłby normalny, powinien by raczej patrzeć na prawo, szukając wzrokiem swego obrońcy, od którego cały los jego zależy. Przyszła teraz kolejna młodego doktora Warwińskiego, który całkiem niespodzianie wyraził zdanie – zupełnie przeciwne wygłoszonym poprzednio. Utrzymywał mianowicie, że oskarżony ma umysł najzupełniej jasny i normalny, chociaż przed katastrofą mógł się znajdować w silnym nerwowym rozdrażnieniu, wynikającym z całkiem naturalnych przyczyn, np. Na z zazdrości, gniewu, pijaństwa i tym podobnych. Nie może tu być mowy o żadnym afekcie lub manii. Jeżeli mi zresztą wolno wyrazić skromne moje zdanie, dodał wreszcie, to powiem, że wchodząc do sali, oskarżony powinien był właśnie patrzeć prosto przed siebie, nie zaś na lewo lub na prawo. Po przed nim siedzieli sędziowie i przysięgli, od których obecnie los jego zależy. I że właśnie to jego patrzenie przed siebie dowodzi normalność jego umysłu, zakończył z pewnym zapałem młody lekarz. Brawo, doktorze, brawo! zawołał Mitja. Właśnie tak jest. Jak to pan powiedziałeś? Tego samego zdania była i publiczność, która nie wierzyła bynajmniej w obłęd Dymitra. Po ukończonej ekspertyzie dr Stubbe wystąpił znowu w nowej roli, jako świadek. Tu, całkiem niespodzianie, zeznania jego wypadły na korzyść miti. Stary doktor znał go od dzieciństwa i, wspominając dawne czasy, uległ nagle mimowolnemu rozrzewnieniu. Mówił on po rosyjsku dużo i płynnie, ale akcentem cudzoziemskim i używając niekiedy niemieckich wyrażeń tam, gdzie mu brakowało słów. Biedny młodzieniec nie zasłużył jednak na los, przemówił wśród badania. Bo od dzieciństwa okazywał dobre i czułe serce, ale jak mówi ruskie przysłowie lepiej dwa rozumy niż jeden. Staruszek lubił bardzo przytaczać rosyjskie przysłowia, które zwykle przekręcał. No i po cóż te dwa rozumy? Nalegał niecierpliwie prokurator, słuchający niechętnie naiwnych wychodów starego doktora. — A, tak właśnie mówię, dobry jest jeden rozum, jeszcze lepiej dwa, ale do tego biedaka nikt nie przyszedł z rozumnym słowem, a jego własny rozum powędrował gdzieś... — Spacichwen. — Jak to powędrował? No — Tak, gdzieś zawędrował, że się mu zupełnie zgubił. Stąd i wszystko poszło, a dobre było z niego dziecko. Pamiętam go od takim pędrakiem. Jak biegał boso w porteczkach na jednej szelce w domu ojca, gdzie nikt o niego nie dbał. Przyszło mi wtedy na myśl, żeby nie kupić chłopcu fund tego, co to dzieci tak lubią. Jakże się to po rosyjsku nazywa? pytał doktor, rozłożywszy ręce. Takie co to na. Drzewie rośnie i obijają to, a potem zbierają. Jabłka może? O nie, nie. Jabłka to się na dziesiątki kupuje, a nie na funty. To takie drobne, co się do ust wkłada. A potem orzechy. A tak, tak, orzechy. Więc przyniosłem mu funt orzechów, bo trzeba wiedzieć, że temu dziecku nikt nigdy nic nie kupował. Podniosłem tedy palec do góry i mówię mu Słuchaj chłopcze Gotte fatte Gotte son Gotte heilige geist Mój ojciec, mój syn, duch święty A on wszystko za mną powtarza Dałem mu orzechy i poszedłem We trzy dni potem przechodzę koło ich domu, a chłopak Skoro mnie tylko zobaczył, woła wnet Watę, God de Son, tylko. God the Heilie nie spamiętał. Jak mi się znowu go żal zrobiło? Wywieźli go potem stąd i całe 23 lata wcale go nie widziałem. Aż do pewnego ranka siedzę w swoim gabinecie i wchodzi do mnie młody człowiek, którego w żaden sposób poznać nie mogę. Wtedy on podnosi palec i mówi, Got de fate, got de zon. A potem mówi: Przyszedłem podziękować panu za funt orzechów, które mi pan kupił wtedy, kiedy mi nikt nic nie kupował. Wtedy dopiero poznałem, że to on, i uściskałem go i błogosławiłem. A łzy miałem w oczach, on także, mimo że się śmiał, bo ruski człowiek śmieje się często tam, gdzie płakać trzeba. I teraz, i teraz łzywam w oczach, i teraz, wołał ze swego miejsca Mitia. Boże z ciebie, człowiek, doktorze. W każdym razie opowiadanie to wywarło wrażenie sympatyczne. W ogóle od chwili, w której zaczęto przesłuchiwać świadków powołanych przez obrońcę, szczęście zdawało się przechylać na stronę obwinionego. Najmocniejszym efektem było Ukazanie się Katarzyny Iwanownej. Ale przedtem jeszcze przesłuchano Alosza. Nie żądano od niego przysięgi i zarówno prokurator, jak i obrońca zachowywali się względem niego niesłychanie łagodnie i prawie serdecznie. Poprzedzała go nieskazitelna opinia. Alosza mówił skromnie i powściągliwie, ale z każdego jego słowa przeglądało współczucie i przywiązanie do nieszczęśliwego brata. Określając charakter Dymitra, zaznaczył, że uważa go wprawdzie za człowieka gwałtownego i zbyt łatwo dającego się powodować namiętnością, ale jednocześnie szlachetnego i zdolnego nawet do poświęcenia w razie potrzeby. Przyznawał, że miłość do gruszy i rywalizacja z ojcem doprowadziły go w ostatnich czasach do najwyższego rozdrażnienia, ale z oburzeniem odpierał przypuszczenie, jakoby brat jego był w stanie zamordować ojca w zamiarze rabunku. Na pytania prokuratora dotyczące stosunku mity do obu kobiet, to jest gruszy i Katarzyny, nie chciał wcale odpowiadać. A czy mówił kiedy brat w pańskiej obecności, że ma zamiar zabić ojca? Bezpośrednio nigdy. No więc może pośrednio. Wspominał o nienawiści swej i wstręcie do ojca i mówił, że boi się tych uczuć aby w ostatniej chwili nie doprowadziły go do morderstwa. Czy pan wierzył w możliwość morderstwa? Bałem się tego niekiedy, ale przekonany byłem, że w chwili stanowczej szlachetne i wyższe uczucia powstrzymają go. I tak się rzeczywiście stało, bo brat mój nie zabił ojca. Słowa te wyrzekł głośno i dobitnie, także usłyszano je w całej sali. Prokurator wzdrygnął się jak koń ukłuty ostrogą. Bądź pan pewien, rzekł, zwracając się do Aloszy, że ani na jedną chwilę nie podaje wątpliwość szczerości pańskiego przekonania. Wyraziłeś się pan zresztą już przy pierwszym przesłuchaniu. Ale pozwoli pan, że zadam mu pytanie, jakie mianowicie dane masz pan na poparcie tego swego przeświadczenia o niewinności brata i z jakich powodów zwracasz pan podejrzenie na. Innego człowieka, jak to już pan uczyniłeś w śledztwie. W śledztwie odpowiadałem tylko na pytania, odparł cicho i spokojnie Alosza. Nie wystąpiłem sam z oskarżeniem Smirdjakowa. Wszakżeż wskazałeś pan na niego. Zrobił to także mój brat Dymitr, w chwili, gdy go uwięziono. Wiem zresztą na pewno, że nie on popełnił to morderstwo. Jeżeli zaś nie on. To mordercą może być tylko Smierdiakow. Dlaczego koniecznie Smierdiakow? I dlaczego obstajesz pan tak stanowczo przy niewinności brata? Wierzę, bratu, on by przede mną nie skłamał. Z twarzy jego poznałem. Czy tylko z twarzy? Nie masz pan innych dowodów? Innych? Nie. Więc i przekonanie o winie śmierdiakowa. Obierasz pan tylko na słowach brata. Tak jest. Na nich tylko. Na tym prokurator zakończył przesłuchiwanie Aloszy. Wynik tego badania przyniósł rozczarowanie publiczności. Wszyscy spodziewali się, że Alosza przygotował jakieś nadzwyczajne dowody, zwłaszcza w sprawie obwinienia Smierdiakowa. A tu przytaczał on tylko twierdzenia oparte na własnym przekonaniu, bez dotykalnych podstaw. Przyszła jednak kolej na obrońcę. Ten zadał Alosze pytanie, kiedy i w jakich okolicznościach Dmitr mówił o nienawiści swej do ojca. Usłyszawszy to pytanie, Alosza wyzdrygnął się, jakby mu coś nagle przyszło na myśl. Przypominam sobie jedną okoliczność, rzekł. O której na razie zapomniałem, a która przedstawia mi się teraz daleko jaśniej niż pierwej. Tu opowiedział, jak Mitia, żegnając się z nim wieczorem pod drzwiami, na gościńcu prowadzącym do klasztoru, uderzył się kilka razy w piersi, wołając, że ma tu środki na wyjście z hańby, w jakiej jest pogrążony. Myślałem wtedy, mówił Alosza, że mówi. O sercu swoim, w którym znajdzie dość sił na podniesienie się, a potem pamiętam, jak mi przyszło na myśl, że brat mój uderza się w pierś nie tylko w tym miejscu, gdzie znajduje się serce, ale znacznie wyżej, zaraz pod szyją. Myśl ta wydała mi się wówczas bołacha i niedorzeczna. Teraz jednak widzę, że nie myślał on o sercu swem, a ukazywał po prostu na woreczek wiszący mu na szyi, w którym zaszyte były pieniądze, zapewne owe półtora tysiąca. Ależ tak, tak! zawołał ze swego miejsca Mitia. Uderzyłem pięścią w woreczek. Fediukowicz rzucił się do oskarżonego, zaklinając go, aby się nie mieszał. Następnie wpił się po prostu pytaniami w alosze. Ten, uderzony również ważnością swego odkrycia, wykazał jasno, że hańba, o której mówił Mitia, polegała zapewne na tym, że mając na piersi pieniądze należące do Katarzyny i mogąc je zwrócić jako połowę swego długu. Wolał je jednak zataić, aby je później użyć na uwiezienie gruszy. — I pan jest pewien, że brat pański uderzał się tak wysoko po serca? — pytał porządliwie Fediukowicz. — Ależ tak — potwierdził żywo Alosza. — Pamiętam doskonale, że mnie to nawet dziwiło, że bije się w piersi w tym mianowicie punkcie, a nie niżej. A potem pomyślałem, że nie ma się nad czym zastanawiać. Nie rozumiem doprawdy, jak mogłem dotąd zapomnieć o tym fakcie. Oczywiście wmieszał się tu i prokurator. Prosił Alosze, aby zechciał powiedzieć wyraźnie, czy brat jego ukazywał jakiś punkt, czy też po prostu bił się pięścią w piersi. Ależ nie, nie pięścią. Ale palcem wskazującym uderzał się w to miejsce, teraz dopiero przypominam to sobie całkiem dokładnie. Przewodniczący zwrócił się do oskarżonego, pytając go. Czy rzecz miała się tak, jak to brat jego opowiada? Mitia potwierdził to w zupełności, dodając, że uważa to właśnie za największą hańbę swego życia, że mając przy sobie te pieniądze, oddać ich nie chciał i wcale nie oddał. Przez to stawał się złodziejem w oczach Katarzyny Iwanowny. — Alosza powiedział prawdę i Bóg ci zapłać, Alosza — zakończył zeznanie swoje Mitia. Zeznanie Aloszy było rzeczywiście nadzwyczajnie ważne. Dawało ono jedyny materialny dowód, a przynajmniej nadzieję, dowiedzenia istnienia tych półtora tysiąca zaszytych w woreczku. Dowodziło to, że oskarżony nie kłamał, utrzymując jeszcze przy pierwszym śledztwie, że pieniądze te miał przy sobie. Jak mogłem o tym zapomnieć? Powtarzał sobie wciąż w duchu Alosza. Przyszła nareszcie kolejna. Katarzynę Iwanowne. Za jej wejściem niezwykły ruch zapanował w sali. Kobiety przykładały do oczu lornetki, mężczyźni wstawali z miejsc, aby ją lepiej widzieć. Wszyscy opowiadali później, że ujrzawszy ją, Mitya zbladł jak chusta. Katarzyna ubrana była na czarno. Zbliżyła się do trybunału skromnie i jakby nieśmiało. Twarz jej nie zdradzała wzruszenia, ale w czarnych jej oczach gorących posępnym blaskiem widać było stanowczą decyzję. Wyglądała przedziwnie pięknie. Przemówiła cicho, ale wyraźnie, tak że głos jej słychać było dokładnie w całej sali. Przewodniczący zachowywał się względem niej z dyskretnym szacunkiem, starając się nie trącać żadnej drażliwej struny. Ona jednak pierwsza oświadczyła od razu, że była narzeczoną Dymitra. Dopóki mnie sam nie porzucił, dodała cicho. Gdy spytano ją o trzy tysiące powierzone przez nią Miti, odpowiedziała, że nie polecała mu wcale, aby je wysłał natychmiast, a dopiero w ciągu miesiąca. Przeczuwałam, że potrzebuje pieniędzy i, i na próżno, doprawdy, dręczył się tak bardzo tym długiem. Byłam zupełnie pewna. Mówiła dalej, że prędzej czy później odda mi te trzy tysiące. Nie wątpiłam ani przez chwilę o bezwzględnej jego rzetelności w sprawach pieniężnych. On sam był najmocniej przekonany, że pieniądze te otrzyma od ojca, co mi też często powtarzał. Nie przypominam sobie, aby rzucał jakie pogróżki przeciw ojcu, przynajmniej nie robił tego nigdy w mojej obecności. Gdyby przyszedł do mnie, uspokoiłabym go natychmiast co do tych nieszczęsnych trzech tysięcy, ale Wtedy nie bywał już u mnie, a byłam w takim położeniu, że nie mogłam go pierwsza zawezwać. Nie miałam zresztą prawa być bardzo dla niego surowa, dodała nagle jakimś wyzywającym tonem, bo w swoim czasie sama pożyczyłam od niego więcej niż trzy tysiące i nie wahałam się przyjąć, mimo że wtedy jeszcze nie przeczuwałam nawet, że będę kiedyś w możności zwrócić ten dług. W tej chwili właśnie przyszła na Fediukowicza kolej zadawania pytań. Gdzież się to działo? Podchwyciło ostrożnie, dorozumiawszy się w mig, że będzie to coś korzystnego dla klienta. Czy w początkach znajomości pani z Dmitrem Karamazow? Tu nadmienić trzeba, że obrońca nie wiedział o tym pierwszym zajściu między Katarzyną a Dmitrem. Katarzyna opowiedziała wtedy całą rzecz, nie pomijając żadnego szczegółu. Opisała położenie swego ojca, zagrożonego katastrofą, zataiła tylko wspaniałomyślnie to, że Dymitr to sam zaproponował jej siostrze, aby przyszła do jego mieszkania dla otrzymania tych pieniędzy. Przedstawiła tak rzecz, jakoby to ona sama z własnego popędu pobiegła do mieszkania młodego oficera w nadziei znalezienia u niego ratunku. Opowiadanie to wywarło potężne wrażenie. Cała sala zamarła w ciszy, łowiąc chciwie każde słowo zeznania. Postępek Katarzyny był czymś bezprzykładnym. Jak to? Ta dumna, samowolna dziewczyna nie wahała się, nie wstydziła złożyć w ofierze cześć swą i wstydliwość, głosząc publicznie taki fakt. Co za ofiara i jakie zaparcie się siebie. To po prostu bohaterstwo. I Dla kogóż to? Dlaczego? Dla ocalenia człowieka, który zdradził ją i skrzywdził, dla przyniesienia mu drobnego choćby źdźbła ratunku, dla przysłużenia się czemś choćby trochę. I rzeczywiście obraz młodego człowieka, oddającego bez wahania ostatnie swoje pieniądze niewinnej dziewczynie i żegnającego ją natychmiast pełnym szacunku ukłonem, było to coś niezmiernie szlachetnego i sympatycznego. Wprawdzie później szeptano sobie do ucha ze złośliwym uśmieszkiem, że opowiadanie to nie musiało być zbyt dokładne i że bardzo było wątpliwe, aby młody oficer wypuścił od siebie dziewczynę tylko z pełnym szacunku ukłonem. Najlepiej nawet usposobione panie utrzymywały po tym, że gdyby nawet opowiadanie Katarzyny zgodne było z prawdą, to i wtedy jeszcze taki postępek był bardzo niewłaściwej, nielicujący zgodnością, jaką mieć winna każda uczciwa kobieta. Wszystkie te jednak gadania zaczęły się dopiero później, a pierwsze wrażenie było dodatnie. Kobieta tak rozumna jak Katarzyna przewidywała zapewne z góry, że wyznanie jej wywoła podobne gadaniny, mimo to jednak zdecydowała się na nie. Członkowie sądu wysłuchali jej opowiadania w pełnym czci i, że tak powiem, wstydliwym milczeniu. Prokurator nawet nie pozwolił sobie na żadną uwagę, a Fediukowicz podziękował jej tylko głębokim ukłonem. Opowiadanie to rzucało zupełnie nowe światło na charakter Dymitra. Człowiek, który z tak szlachetną bezinteresownością, Oddawał ostatni grosz dla uratowania bliźniego. Nie byłby w stanie popełnić ojcobójstwa dla marnej grabieży. W ciągu opowiadania Katarzyny Mitja skoczył parę razy z miejsca, jakby chciał coś powiedzieć, ostatecznie jednak opadł na ławkę i siedział bez słowa, ukrywszy twarz w dłoniach. Gdy wreszcie skończyła, zawołał do niej głosem, w którym drżało łkanie. Katja, za coś mnie zgubiła. Rzekł się to, zapłakał głośno, a właściwie zauchał przez chwilę, po czym opanował się znów i dodał tylko — Zaraz jestem skazany. Od tej chwili jakby skostniał na miejscu. Siedział nieruchomy, z rękoma założonymi na piersiach. Katarzyna usiadła na wskazanym sobie krześle, bardzo blada i jakby osłupiała. Ci, którzy siedzieli obok niej, opowiadali później, że przez jakiś czas drżała jak w febrze. Teraz przyszła kolej na grusze. Wyszła ubrana również czarno, w pluszowym szalu zarzuconym na ramiona. Postępowała swoim cichym, płynnym krokiem, patrząc prosto przed siebie i nie spuszczając wzroku z przewodniczącego. Wyglądała także bardzo pięknie i wcale nie była blada. Niektórzy utrzymywali, że twarz jej ma wyraz gniewny i zły w istocie ciążyły jej, zwrócone na nią wejrzenia na wpół ciekawe, na wpół pogardliwe i drażniło ją specjalne zainteresowanie, jakie budził jej widok w tej rządnej skandalu publiczności. Dumna jej natura nie znosiła pogardy i na samą myśl o tym budziła się w niej gniewna i przekorna chęć odwetu. Mimo to czuła się jednak onieśmielona, a jednocześnie wstydziła się tego braku odwagi. Co wszystko razem wzięte sprawiło, że odpowiedzi jej były nerwowe, a, a zachowanie się nierówne. Chwilami unosiła się gniewem lub siliła się na rozmyślną trywialność. To znów w głosie jej dźwięczała rzewna nuta, jakby żalu i skruchy. Na zapytanie o stosunek jej do Fiodora Pawłowicza odpowiedziała niecierpliwie. Głupstwo to wszystko, czy to moja wina, że się we mnie zakochał. Po chwili jednak dodała: Tak, to moja wina. Ciągnęła mi chobu do siebie od tak dla śmiechu i... Przeze mnie to wszystko się stało. Gdy zaczęto ją badać o Samsonowa, rzuciła się wyzywająco. Co komu do tego, jak z nim żyłam? To był mój dobroczyńca. Wziął mnie bosą, biedną wtedy, gdy mnie własna rodzina na bruk wyrzuciła. Przewodniczący zwrócił jej uwagę, że należy odpowiadać na pytania. Poczerwieniała wówczas, a oczy jej błysnęły gniewem. Pakietu z trzema tysiącami nie widziałam. — Mówiła dalej. — Chociaż ten zbrodniarz opowiadał mi, że Fiodor Pawłowicz przygotował dla mnie ten podarek, ale to głupstwo. Nie byłabym nigdy do niego poszła. — Kogo pani nazywa zbrodniarzem? — pytał prokurator. — A wiadomo, że służącego Smierdiakowa, tego, który zabił swego pana, wczoraj się powiesił. Oczywiście zażądano od niej dowodów, na których opierała to oskarżenie. Okazało się jednak, że dowodów... Nie miała żadnych. Dymitr Fiodorowicz mówił mi to i możecie mu wierzyć. Ale ta obłudnica zgubiła go. Ona jest przyczyną wszystkiego. O co? Mówiąc to drżała od nienawiści i gniewu. Zapytano ją, o kim mówi. A o niej, o tej jaśnie pannie Katarzynie Iwanownie. Ona wszystkiego narobiła. Zaprosiła mnie do siebie, płaciła czekoladą, myślała, że mnie oczaruje. Wstydło na nie ma od co! Próżno przewodniczący usiłował ją uspokoić. Serce zazdrosnej kobiety rozgorzało już gniewem i nikt by go nie powstrzymał. A przecież w chwili aresztowania oskarżonego wypadła pani z drugiej izby i wszyscy słyszeli, jak wołałaś pani, żeś sama wszystkiemu winna przypomniał jej prokurator. Musiała więc pani mieć wtedy przeświadczenie o winie oskarżonego. Nie pamiętam ówczesnych moich uczuć, odparła Grusza. Wszyscy wtedy zakrzyczeli, że on zabił ojca, więc i ja poszłam za winnymi i uczułam się winna. Ale gdy on sam powiedział mi, że nie jest winien, to mu od razu uwierzyłam i do śmierci wierzyć mu będę, bo to nie taki człowiek, który by kłamał. Gdy przyszła kolejna obrońca, ten zaczął ją dopytywać o Rakitina. A co to dziwnego, że wziął ode mnie dwadzieścia pięć rubli, odparła z lekceważącym uśmiechem. Alboż to on raz brał ode mnie pieniądze? Nieraz kilkadziesiąt rubli na miesiąc wyciągał ode mnie, a wszystko na hulanki, bo jeść miał co i bezemnie. mnie. Z jakiejże przyczyny była pani tak szodra dla tego młodzieńca? Przecież to mój cioteczny brat, objaśniała grusza. Matka moja i jego były to rodzone siostry. Prosił mnie zawsze i zaklinał, abym to trzymała w sekrecie. Tak się mnie już bardzo wstydził. Niespodziewana ta wiadomość wywołała ogólne zdziwienie. Istotnie nikt dotąd nie wiedział o tym kuzynostwie Rakitina, nawet mnisi klasztorni, nawet mitia. W każdym razie fakt ten zniszczył do reszty urok szlachetnych jego wystąpień w sprawie koniecznych reform w społeczeństwie rosyjskim. W ogóle Rakitin został zupełnie pogrzebany w opinii. On sam, słuchając zeznań gruszy, stał się karmazynowy ze wstydu. Fediukowicz ucieszył się bardzo. Była to woda na jego młyn. Zresztą przesłuchanie gruszy nie trwało długo i nie przyniosło nic ważnego do znanych dawniej szczegółów. W ogóle osoba jej wywarła niesympatyczne wrażenie dla publiczności. Setki pogardliwych spojrzeń ścigały ją, gdy powracała na miejsce. Przez całe ciągi i przesłuchiwania Mitja siedział jak skamieniały, spuściwszy oczy w ziemię. Grusza usiadła jak najdalej od Katarzyny. Teraz stanął przed trybunałem Iwan Fiodorowicz. Iwan wezwany był już dawniej i składać miał zeznanie wcześniej niż Alosza, ale uczuł się nagle chory i poprosił o zwłokę. Teraz jednak oświadczył, że siły mu powróciły i że gotów jest odpowiadać na wszystkie zadane sobie pytania. Ukazanie się jego nie wywarło początkowo żadnego wrażenia. Ciekawość publiczności zaspokojona już była widokiem dwóch rywalek. Obecnie nastrój był już jakby znużony. Nie spodziewano się już usłyszeć nic tak dalec ciekawego. Iwan zbliżył się do Trybunału nadzwyczaj powolnym krokiem. Nie patrzył na nic ani na nikogo i zdawał się myśleć o czymś bardzo głęboko, z oczyma wbitymi w ziemię. Ubrany był bez zarzutu, ale wygląd miał przykry i chorobliwy. W twarzy jego było coś grobowego, niby z twarzy konającego. Oczy miał mętne, a gdy podniósł zwolna powieki i powiódł wzrokiem po otoczeniu, Alosza zerwał się ze swego miejsca i krzyknął nagle... Hah! Co jednak nie zwróciło niczyjej uwagi. Przewodniczący objaśnił go, że jako świadek niezaprzysiężony może mówić to tylko, co sam uzna za stosowne. Wolno mu też nie odpowiadać na niektóre pytania. Iwan słuchał tego wszystkiego, patrząc przed siebie mętnym wzrokiem, stopniowo jednak twarz jego zaczynała się rozjaśniać dziwnym jakimś uśmiechem, a gdy zdziwiony sędzia przestał wreszcie mówić, Rozśmiał się na głos, a potem spytał. No, i cóż tam jeszcze? W sali ucichło nagle. Wyczuwano już coś niezwykłego. Przewodniczący zmieszał się. Może pan jeszcze nie czujesz się całkiem dobrze? pytał, szukając oczyma woźnego. Niech pan będzie bez obawy, panie prezesie. Jestem już zupełnie zdrów i mogę opowiedzieć państwu coś bardzo ciekawego. — Czy w samej rzeczy chce pan nam udzielić jakiejś nowej informacji? — pytał sędzia niedowierzająco. Iwan Fiodorowicz zdawał się namyślać. Po kilku sekundach podniósł głowę i rzekł, jąkając się. — Nie, nie mam nic do powiedzenia. Zaczęto mu zadawać pytania. Iwan odpowiadał na nie niechętnie, jakby z coraz wzrastającym wstrętem. Mimo tego odpowiedzi jego były całkiem logiczne i nie zdradzały wcale umysłowego rozstroju. W wielu wypadkach tłumaczył się nieświadomością. Nie znał na przykład zupełnie rachunków ojca z Dymitrem i nigdy się tym nie zajmował. O kopercie zawierającej trzy tysiące słyszał od Smierdiakowa. — W każdym razie nie powiem wam nic nowego — dodał po chwili znużonym głosem. — Rozumiem... Zupełnie Pańskie położenie, odparł przewodniczący ze współczuciem. A poza tym zdaje mi się, że pan się jeszcze czujesz niedobrze. Rzekłszy to, zwrócił się do stron, to jest do prokuratora i obrońcy, zapytując ich, czy uważają za stosowne prowadzenie dalszego badania, ale. Wtedy sam Iwan rzekł prosząco: Pozwólcie mi panowie odejść. Czuję się bardzo słaby, i nie czekając na odpowiedź. Zawrócił i odszedł, ale wkrótce zatrzymał się znów, nie przeszedłszy nawet czterech kroków. Uśmiechnął się cicho i, jak gdyby obmyśliwszy się, powrócił na dawne miejsce. Prześwietny sądzie! Jestem teraz jak ta chłopska dziewka, którą wieści mają do ślubu i chodzą za nią z wiarkiem, a ona odpowiada: Zechcę? Wskoczę! Nie zechce, nie wskoczę! — Co pan chcesz przez to powiedzieć? — spytał surowo przewodniczący. — A ot! — rzekł Iwan, wydobywając z zanadrza paczkę banknotów. — Oto pieniądze, z powodu których zamordowano mego ojca. Te same, które były w tej kopercie! — dodał, kładąc je na stół, na którym zgromadzono wszystkie przedmioty stanowiące materiał dowodowy. — Panie sędzio, proszę je wziąć. Gdzie je mam złożyć? — Sędzia wziął paczkę i podał ją przewodniczącemu. Jakim sposobem pieniądze te znalazły się w pańskim ręku? Jeżeli to w ogóle te same? Pytał ze zdziwieniem przewodniczący. Otrzymałem je od Smierdjakowa. mordercy, na parę chwil przed jego samobójstwem. To on zabił mego ojca, a nie brat. A ja go do tego doprowadziłem. I któż nie pragnie śmierci ojca. Czy pan jest przy zdrowych zmysłach? Wyrwało się mimowoli przewodniczącemu. A właśnie, że przy zdrowych? Tak zupełnie jak pan, jak wszystkie te mordy dokoła! dodał odwracając się i wskazując na publiczność. Wszyscy pozabijali ojców, a przyznać się boją! Bo się lękają! zgrzytnął z bezbrzeżną pogardą. Tają się jeden przed drugim, kłamcy, bezwstydniki! Wszyscy pragną śmierci swoich ojców! Niech się żrą gady. Gdyby się okazało, że tu nie ma ojcobójstwa, wpadliby w gniew i rozeszliby się wściekli. Widowiska im trzeba chleba i widowiska a ja nie lepszy. Chryste, panie, czy nie macie tu wody? Dajcie mi się napić. Tu chwycił się obu rękami za głowę. Woźny przeskoczył do niego, a losza również. Nie wierzcie temu wołał Alosza. On chory! W malignie! On bredzi! Katarzyna Iwanowna, unieruchomiona przerażeniem, powstała i popatrzyła na Iwana. Dymitr zerwał się także. Usta jego skrzywiły się jakimś dzikim uśmiechem. Nasłuchiwał pilnie, co brat mówi. Uspokójcie się! Nie jestem wariatem! Tylko zabójcą! Zaczął znów Iwan. Ot! — Mordercy nie można wymagać, aby był krasomówcą — dodał nagle, śmiejąc się szyderczo. Prokurator, bardzo widocznie poruszony, pochylił się do przewodniczącego. Fediukowicz stał się całe słuchem. Sala zamarła w oczekiwaniu. Wreszcie przewodniczący opamiętał się. — Zeznania pańskie są niejasne — rzekł do Iwana. Staraj się, pan, opanować i opowiadać dokładnie, jeśli masz, pan, istotnie coś do powiedzenia. Czy masz, pan, jakie dowody na poparcie słów swoich? Właśnie, że nie mam. Ten pies śmierdziaków nie wróci z tamtego świata, aby świadczyć za mną. Dowodów wam trzeba. Czy drugą jeszcze paczkę pieniędzy? Jedna wam... Nie wystarcza. Nie, nie mam żadnych dowodów ani świadków. Z wyjątkiem wprawdzie jednego dodał, uśmiechając się z zamyśleniem. Któż to jest? Pytał sędzia. Taki sobie jegomość z ogonem i rogami. Nieprawdziwy, co? Le diable ne point. Taki. Powiadam wam. Podły marny czart, dodał, przestając się nagle uśmiechać i przybierając ton poufny. Musi tu być z pewnością gdzieś ukryty. Ot, choćby tam pod tym stołem z dowodami, gdzieś by był jak nie tam. Widzicie? Ja mu powiedziałem stanowczo, że milczeć nie będę, a on zaczął ze mną o okresach geologicznych. No. Wypuścił na wolność brata mego. To, to zwierz, ale hymn zaintonuje, bo jemu lekko na duszy. <laughs> Za dwie sekundy radości oddałbym kwadryliony kwadrylionów. Czy to rozumiecie? Jakie to wszystko głupie! Czemuż mnie nie bierzecie zamiast brata mojego? Po to przecież przyszedłem. I cóż mi szkodzi, że... — Pijana kanalia zaweje chórem. O, pojechał Wańko w Piter. <grystanie> — Jakie to wszystko u was... G głupie — dodał, odwracając się powoli i patrząc uważnie na publiczność. Ale w sali już zakotłowało, a Losza rzucił się na brata. Przedtem jednak woźny uchwycił go silnie za ramię. — A to co znowu? — krzyknął Iwan, patrząc groźnie w oczy woźnemu. Potem rzucił go o ziemię z niezmierną siłą. W tej chwili podbiegła straż i wyprowadziła szaleńca, który wydawał wciąż dzikie okrzyki i mówił coś bez związku. Podniosła się wrzawa. Przewodniczący zgromił surowo prystawa, który wprowadził Iwana i miał go na oku, zanim ten wszedł do sali. Prystaw usprawiedliwiał się, że świadek zachowywał się przedtem zupełnie spokojnie i że lekarz nawet uznał go za zdolnego do składania zeznań. Zaledwie się to wszystko uspokoiło, zaszła nowa scena. Oto Katarzyna Iwanowna dostała ataku nerwowego i oświadczyła wśród głośnych łkań, że nie da się wyprowadzić, bo ma do złożenia jedno jeszcze ważne zeznanie. Czuję się w obowiązku złożyć tu jeszcze jedno zeznanie. Koniecznie, koniecznie! Oto list. Proszę przeczytajcie go panowie. Tylko zaraz, zaraz. To list. — Od niego, od niego! — mówiąc to ukazywała na Namitie. — To on zabił ojca, opatrzycie i zaraz opatrzycie, przekonacie się. Pisze tu do mnie, że zabije ojca, jak go zabije, a tamten chory w szaleństwie mówił w malignie. Od trzech dni już widzę, że on jest w malignie. — wykrzykiwała tak na cały głos, wychodząc prawie z siebie — Sędzia wziął z jej rąk list i podał go przewodniczącemu. List był pisany przez po popijanemu. Ten sam, który Iwan nazywał ściśle matematycznym dokumentem. Za taki też przyjął go sąd i gdyby nie ów nieszczęsny dokument, Mitia nie byłby tak doszczętnie zgubiony. Katarzyna zakryła oczy rękoma i łukała cicho, powstrzymując się o ile możności z obawy, aby... Nie wyprowadzono jej z sali. Po odczytaniu listu przewodniczący zwrócił się do niej z pytaniem, czy uspokoiła się już na tyle, aby udzielić mogła jeszcze parę objaśnień. Gotowa jestem. Zupełnie gotowa. zawołała żywo, pragnąc widocznie gorąco, aby pozwolono jej mówić. Zapytano ją w jakich okolicznościach otrzymała ów list. Napisał do mnie na dwa dni przed popełnieniem morderstwa. — Z restauracji. Patrzcie, panowie, pisał do mnie na jakimś rachunku restauracyjnym. — Wołała, unosząc się coraz bardziej. — Nienawidził mnie już wówczas za to, że się sam spodlił, idąc za tą... tą... ladacznicą i za to, że winien był mi te trzy tysiące. Wstydził się tych tysięcy, wstydził się podłości swojej, Ja. A to tak. Przyszedł raz do mnie z rana, a ja wiedziałam już, że potrzebuję pieniędzy, i wiedziałam na co. Wiedziałam, że chcę kupić sobie miłość tej kobiety i wywieźć ją za moje pieniądze. Wiedziałam już, że zdradza mnie i że chce mnie porzucić. I umyślnie dałam mu te trzy tysiące. Patrzyłam mu prosto mówiąc, że nie potrzebuje wysyłać ich zaraz do Moskwy, ale może to zrobić nawet po upływie miesiąca. Zrozumiał doskonale o co mi chodzi i że to miało znaczyć. Potrzeba ci pieniędzy, żeby mnie zdradzić z tą nędznicą. Masz je, masz te pieniądze, sama ci je daje, weź je, jeżeli masz czoło. Chciałem go wypróbować, i cóż. Wziął je, wziął i zabrał z sobą i stracił je przez jedną noc z tą kobietą, a wiedział, rozumiał co robi i że wiem o wszystkim. Upewniam Was, panowie że rozumiał wybornie, że dając mu te pieniądze myślę w duszy. Czyż będzie on, on tak nikczemny, żeby je wziąć? Patrzyłam mu prosto w oczy i on patrzył w mojej i rozumiał, a jednak przyjął, jednak wziął te pieniądze. — Prawda, Katiu, prawda — jęknął Dymitr. — Rozumiałem wybornie, że zhańbić mnie chcesz tym pieniędzmi, a jednak przyjąłem je. Pogardzaj więc teraz... Pogardzaj nikczemnikiem. Zasłużyłem na to. Jeżeli oskarżony powie choć jedno jeszcze słowo, każę go wyprowadzić, zagroził przewodniczący. Myśl o tych pieniądzach dręczyła go, mówiła dalej Katia z gorączkowym pośpiechem. Prawda, że mi je chciał zwrócić, ale potrzebował ich jednocześnie dla swojej kochanki. Więc zabiwszy ojca, pieniędzy mi nie oddał, tylko. Pojechał z nią na hulankę i tam go chwycili. Przechulał znów pieniądze, które ukradł zabitemu, a na dzień przed zabójstwem napisał do mnie ten list po pijanemu. Prawda, ale napisał go z nienawiści do mnie, wiedząc, że go nikomu nie pokaże, że mścić się nie zechce i listu nie pokaże choćby ojca zabił. A przeczytajcie, panowie, przeczytajcie list! Tylko uważnia! Popatrzcie, jak on tam wszystko dokładnie opisuje. Kiedy, jak zabije i gdzie pieniądze leżą. Zauważcie tylko, panowie. Starajcie się nie przeoczyć. Jest tam jedno takie zdanie. Zabije, skoro tylko Iwan odjedzie. To znaczy, że on z góry już obmyślił, jak ojca zabije. Wszystko było z góry uplanowane. Wszystko. Podsuwała te myśli sędziom z jakąś złą zawziętością. Widać było, że wczytywała się do głębi w ten list fatalny i zbadała go do gruntu. Wypowiadała to wszystko, nie bacząc na następstwa, choć oczywiście przewidywała je. Być może przed miesiącem już przychodziło jej na myśl, aby list w sądzie przeczytać, ale wahała się do ostatniej chwili. Teraz leciała jak odchłań paląc za sobą mosty. List odczytany głośno przez sekretarza wywarł wstrząsające wrażenie. Przewodniczący zapytał Mitie, czy uznaje ten list za swój. Ja go napisałem, ja, zawołał Mitia. Nie napisałbym go, gdybym nie był pijany. -Katiu, Katiu, jakże my się strasznie nienawidzimy. Tylko, że ja kochałem cię nawet przez nienawiść. Ty, mnie zaś nigdy. Mitya umilkł, załamując rozpaczliwie ręce. Prokurator i obrońca zadawali Katarzynie szereg krzyżujących się pytań. Co mianowicie skłonić ją mogło do zatajenia aż dotąd tak ważnego dokumentu i dlaczego zeznawała najpierw w zupełnie innym duchu. — Kłamałam, tak. Kłamałam przeciw prawdzie i sumieniu, przeciw czci własnej, bo chciałam go ocalić właśnie dlatego — Krzyczała Katarzyna bliska zda się szaleństwa. Lekceważył mnie, pogardzał mną od początku, od pierwszej chwili, gdy poszła do niego, prosząc o pieniądze. Patrzył wciąż na mnie tak, jakby mi chciał powiedzieć, a przecież tyś pierwsza do mnie przyszła. Nie rozumiał mnie wówczas, nie pojął, on nie jest w stanie zrozumieć nic szlachetnego. Sądzi o wszystkim według siebie, według własnych niskich wyobrażeń. Chciał się ze mną ożenić tylko dlatego, że otrzymałam spadek, tylko dlatego, a przy tym miał zamiar poniewierać mną przez całe życie, wiedząc, że ja przez całe życie rumienić się będę ze wstydu i drżeć przed nim z powodu tej pierwszej mojej wycieczki. Chciałam zwyciężyć go miłością bez granic, chciałam mu wszystko przebaczyć, nawet zdradę jego. Chciałam do ostatka tegoż dnia jeszcze, gdy mi przyniesiono ów list. To było wieczorem. Z rana jeszcze chciałam mu wszystko darować. Prokurator i przewodniczący uspokajali ją jak mogli. Byli prawie zażenowani koniecznością wysłuchiwania takich wewnętrznień. Mimo to nie wahali się wydobywać od oszalałej kobiety potrzebnych sobie zeznań. Opowiedziała im w najwyższym podnieceniu, jak bardzo Iwan cierpiał nad śmiercią ojca i jak gorąco pragnął ocalić brata. Dręczył sam siebie... Dręczył się sam! Wołała. Zmniejszyć chciał winę brata. I dlatego mówił, że sam nie lubił ojca i że pragnął jego śmierci. To głęboka natura, to sumienie podrażnione. Zamęczał się tą drażliwością. Wszystko mi wyznał. Wszystko. Przychodził do mnie co dzień i nie miał przede mną tajemnicy, jak przed jedyną swą przyjaciółką. Krzyknęła z mocą, a oczy jej błysnęły wyzywająco. Chodził dwa razy do Smierdziakowa, bo tu puścili tę bajkę, że to Smierdziakow zabił. I wtedy począł sobie robić wyrzuty, że sądząc, że jeżeli tak, to i on winien, ponieważ wyrażał się nieprzychylnie o swym ojcu w obecności Smierdziakowa. Wtedy pokazała mutny list dowodzący, że brat jego jest ojcobójcą i z tego powodu zachorował. Zaczął bredzić. Miewał chwile nieprzytomne. Widziano go tak na ulicy, a także i u mnie. I to wszystko przez tamtego, przez tamtego potwora. Były to wyznania, które się robi chyba raz tylko w życiu. Na łożu śmierci lub wstępując na rusztowanie. Ale postępowanie takie było właśnie w jej stylu. Był to ten sam impetyczny poryw, który pchnął ją niegdyś w objęcia rozpustnego młodzika dla uratowania ojca. Ten sam, co ją zniewolił do poświęcenia dziewiczego wstydu Przez obnażenie wobec sędziów i publiczności Najtajniejszych szczegółów w stosunku swego z niewiernym narzeczonym Poświęciła się dla Mity, jak wpierw dla ojca A teraz postanowiła poświęcić się jeszcze dla Iwana Który, jak się jej zdawało, gubił się swoim wyznaniem Była to zawsze ta sama Katia Niepowściągliwa i namiętna, a przy tym, mimo tych wszystkich sprzeczności, robiła wszystko w dobrej wierze. Nie kłamała, twierdząc, że Mitya pogardzał nią zawsze. Wierzyła bowiem w to sama, a miłość jej dla niego była pewnego rodzaju zemstą. Ta mściwa miłość byłaby się może z czasem zmieniła na inną, prawdziwą, ale Mitya zdradził ją, obraził do głębi i duma jej nie przebaczyła mu tego. Występując w obronie Iwana, uczuła po raz pierwszy może jak bardzo człowiek ten jest jej drogi i zapragnęła poświęcić się dla niego. To wszystko razem doprowadziło ją do wybuchu, którym gubiła nie tylko mitję, ale i siebie. To też gdy chwilowe jej podniecenie minęło, zrozumiała, co się stało. Uczuła dławiący wstyd. Pod wpływem tego dostała Ataku i upadła, jęcząc i łukając spazmatycznie. Pośpieszono jej z pomocą i wyniesiono z sali. Tymczasem grusza rzuciła się znów ku miti, zanim ją zdołano zatrzymać, i cała drżąca z gniewu krzyknęła głośno. Skupiła cię ta gadzina, Mitja! Macie ją teraz! Widzicie jaka jest! Wołała do sędziów. Wyprowadzono ją także z sali, mimo jej oporu. W każdym razie. Rządne sensacji damy były całkowicie zadowolone. Łaknąca ich wyobraźnia otrzymała dziś bardzo obfity żer. Usposobienie publiczności znajdowało się też w stanie wysokiego napięcia i wszyscy oczekiwali z niecierpliwością ostatecznego rozwiązania. Fediukowicz był widocznie zgubiony wynikiem ponownych zeznań Katarzyny Iwanownej. Za to prokurator triumfował. Po kilku jeszcze mniej ważnych zeznaniach i po przesłuchaniu doktora z Moskwy, który stwierdził stanowczo, że Iwan Fiodorowicz był obłąkany, nastąpiła godzina przerwa. Wreszcie, około godziny ósmej, prokurator rozpoczął swoją umowę. Hipolit Kiryłowicz przygotował już dawno swoje przemówienie. Mimo to, rozpoczynając je, był niesłychanie wzruszony. Kroplisty pot wystąpił mu na czoło, a zimne dreszcze wstrząsały nim nieustannie. Alebo też uważał on to wystąpienie swoje jako arcydzieło nad arcydzieła, jako swój łabędzi śpiew, jakim się też stało rzeczywiście, bo kilka miesięcy potem umarł na galopujące suchoty. Mowa też jego wywarła głębokie wrażenie nawet na przeciwnikach, Trzeba tu zaznaczyć, że wypowiadając ją, prokurator nie spełniał tylko oficjalnego obowiązku, ale wierzył najmocniej sam w słuszność swojej sprawy. O winie Dymitra był przekonany, a oskarżając go, poruszył rozmaite, palące kwestie, ważne, zdaniem jego, dla kraju i społeczeństwa. Panowie! zaczął. Sprawa, która się tu obecnie rozgrywa, Nabrała olbrzymiego rozgłosu w całej Rosji. I skądże to pochodzi? Wszakże w zawodzie naszym podobne rzeczy są czymś tak powszednim, że w końcu wrażliwość nasza tępieje i staje się obojętna na objawy najbardziej potworne. Ależ, panowie, w tym właśnie tkwi niebezpieczeństwo. W tym. Nieszczęście nasze, że objawy te stały się u nas tak pospolite, że nie budzą nawet niczyjego zdziwienia. Każdy, kto się poczuwa do obowiązków obywatelskich, zastanowić się powinien nad tą raną palącą, która tak się już wżarła w istotę naszego organizmu, że walczyć z nią prawie niepodobna. Jakież to fakty notuje codziennie prawie prasa nasza? Tu młody, świetny oficer, należący do wyższych sfer towarzyskich, morduje nikczemniej podstępnie skromnego urzędnika, od którego wydobyć chce swój weksel, a w dodatku, mimochodem, zabija także jego służącą i grabi jego mienie. Schwytany, nie odczuwa żadnych wyrzutów sumienia i twierdzi, że zrobić to musiał dla kariery swej. I przyszłości. Tu inny młody wojskowy, ozdobiony nawet krzyżami za waleczność, zabija na gościńcu, jak proste zbój, matkę generała swego i dobroczyńcy. A zbierając szajkę do tego morderstwa, zachęca ich obietnicą, że staruszek strzec się ich nie będzie, bo kocha go jak syna i ma do niego zupełne zaufanie. Takie to zdarzenia są dziś w Rosji, na porządku dziennym. A pomyślcie tylko, panowie, ilu młodych ludzi popełnia u nas teraz samobójstwa i to bez żadnych hamletowskich roztrząsań. A co będzie tam, za grobem? Kwestia ta, kwestia życia duchowego, dawno już pogrzebana została w ich umyśle. Pogrzebana i zasypana pyłem zapomnienia. Zważcie przy tym Panowie na to, jaka u nas panuje obyczajność, ilu rozpustników mamy wśród siebie. Nierzadko spotykamy okazy, wobec których nieszczęsna ofiara dzisiejszego procesu, samordowany Fiodor Pawłowicz, uchodzić może za niewiniątko. A przecież wszyscy wiemy, jakim był. Żył przecie wśród nas. O tak, tak! Psychologia zbrodni rosyjskiej zajmie kiedyś pokaźne miejsce w kryminalistyce europejskiej. Zainteresują się nią niezawodnie wszelkie pierwszorzędne umysły nasze i obce, bo zaiste przedmiot wart zachodu. Jeden z naszych znakomitych pisarzy. Porównując Rosję do rozpędzonej w galopie trójki Woła w zachwycie O trójko ptaku lotny Któż cię wymarzył Przy tym uniesiony pychą Dodaje, że przed tą rozpędzoną trójką Ustępują z powolnym szacunkiem Wszystkie inne narody Być może, być może Panowie, że ustępują z szacunkiem czy od szacunku, ale na mój skromny rozum poważę się wyrazić przypuszczenie, że artysta puścił wodze fantazji, czy może po prostu bał się cenzury. Bo jeżeli owa rozbiegana trójka, wieziona być ma przez takie rumaki jak bohaterowie jego powieści, Sobakiewicz, Nozdriew, Czycikow, to zaprawdę niedaleko zajedzie, choćby miała... Nie wiem jakiego woźnicy. Tłumowa prokuratora przerwana została oklaskami. Liberalny pogląd na wielkość Rosji podobał się niektórym. Oklaskujący byli wprawdzie nieliczni, także przewodniczący nie zadał sobie nawet trudu rzucenia zwykłej groźby o opróżnieniu sali. Spojrzał tylko z niesmakiem w ich stronę. Ale prokurator był podniesiony moralnie. Nigdy dotąd nie oklaskiwano go. Mówił też dalej z coraz to większą pewnością siebie. Przypatrzmy się teraz tej rodzinie karamazowych, która smutnym rozgłosem dała się dziś poznać całej Rosji. Nie będzie to może przesadą, gdy powiem, że w historii jej odzwierciedlają się dzieje całej prawie współczesnej rosyjskiej inteligencji w miniaturze, oczywiście, jak słońce w kropli wody. Weźmy więc najpierw pod uwagę ojca tej nieszczęsnej rodziny, rozwiązłego, cynicznego starca, któremu los tak smutny zgotował koniec. Za młodu biedny szlachetka, wieszający się przy cudzych klamkach, zdobywa sobie spory kapitalik niespodziany morzenkiem, a obdarzony niezaprzeczonymi zdolnościami, powiększa swoje mienie. Porosły w pierze, nabiera śmiałości, z pieczeniarza i błazna staje się cynikiem, a przede wszystkim lichwiarzem. Zanikają w nim zwolna wszelkie duchowe pierwiastki, a rządza życia i użycia staje się jego hasłem. W tym duchu też oddziałuje na dzieci, szydzi z nich, zaniedbuje. Zostawiając na łasce służby, w końcu zapomina prawie o ich istnieniu. Najchętniej też odstępuje je obcym, skoro się sposobność nadarzy. Sam nie poczuwa się do żadnych społecznych ani obywatelskich obowiązków. Odgrodzony od społeczeństwa, żyje tylko dla siebie. Niech świat cały cierpi, byle mnie było dobrze. A dobrem jego jest dla niego jedynie rozpusta i używanie. Odziera własnego syna, należnego mu po matce, dziedzictwa i za jego własne pieniądze odbija mu kochankę. Wyręczę tu uczonego mego, kolegę z Petersburga, który tak umiejętnie prowadzi obronę oskarżonego, i sam przyznam, że wiem i rozumiem, ile gorycz nagromadzić się mogło w sercu syna względem takiego ojca. Zostawmy zresztą w spokoju nieszczęsnego starca, który Poniósł już karę za swoje winy. Widzimy przecież, że to typ współczesny, jeden z licznych u nas nowożytnych ojców. Nie wszyscy zapewne są tak cyniczni, brutalni, tak źle wychowani, ale na ogół filozofia ich jest ta sama jak zamordowanego. Jakimiż mogły być dzieci tego człowieka! Tego ojca, jeden, jak widzimy, siedzi na ławie oskarżonych, drugi, młodzieniec, błyszczący inteligencją i nauką, znacie go wszyscy, ale odrzucił już wszelką wiarę, pogrzebał wszelkie ideały, zupełnie jak ojciec jego, przekonań swych nie ukrywał, głosił je jawnie. Dlatego też pozwalamy to sobie mówić o nim nie jako o jednostce, lecz jako o członku rodziny Karamazowych. Tu prokurator zaznaczył destrukcyjny wpływ poglądów Iwana na otoczenie, czego dowodem miało być samobójstwo Smierdiakowa, który, zdaniem jego, wpadł w obłąkanie dzięki teoriom zasłyszanym z ust młodego Karamazowa. Nie przypuszczał ani na chwilę, aby Smirdiakow miał być mordercą. Natomiast przytoczył z naciskiem spostrzeżenie zmarłego epileptyka, który miał utrzymywać w śledztwie, że Iwan Fiodorowicz jest najpodobniejszy do ojca ze wszystkich synów Fiodora Pawłowicza. Niektórzy twierdzili potem, że prokurator mścił się w ten sposób na Iwanie za to, że ścierając się z nim kilka razy w towarzyskich dysputach, wychodził z nich zawsze pokonany. Być może jednakże było to szczere przekonanie. W każdym razie wystąpienie to jego przeciw Iwanowi uznane zostało za wysoce niedelikatne. Z kolei przeszedł Hipolit Kiryłowicz do charakterystyki aloszy. Najmłodszy syn tej rodziny, mówił, to jeszcze młodzieniec. Prawie chłopie słodkie i cnotliwe. I cóż czynić ma nieszczęsny, w przeciwieństwie do ponurego światopoglądu starszego brata, wpada on w drugą ostateczność. Rzuca się, jak wielu zresztą u nas, w objęcia tak zwanych rodzinnych pierwiastków. Z tego powodu przylgnął z początku całym sercem do życia zakonnego i, omal sam, nie został mnichem. W nim odbił się bezświadomie może ów prąd tak rozpowszechniony dziś wśród pewnej części naszej inteligencji, który zupełnie mylnie zresztą przypisuje wszystko złe, jakie się u nas dzisiaj dzieje, zgubnemu wpływowi europejskiej cywilizacji. Ludzie ci, przejęci jakimś chorobliwym zalęknieniem, rzucają się rozpaczliwie na macierzyste łono rodzinnej ziemi. I szukają tam zapomnienia, Zamykając oczy na wszystko, Jak niemowlęta pragnące Usnąć przynajmniej przy wyschłej piersi matczynej, Która już ich wyżywić nie zdoła. Stąd, moi panowie, wyradzają się u nas Dwa dziwnie szkodliwe pojęcia. Mroczny mistycyzm zamiast wiary, A w miejscu uczuć obywatelskich ten pyszowinizm, Wyrazy szowinizm i mistycyzm wywołały oklaski, a prokurator, unosząc się coraz bardziej, odbiegał coraz dalej od przedmiotu, gubiąc się w swych ogólnych spostrzeżeniach, wreszcie jednak powrócił pośrednio do procesu i zajął się komentowaniem psychologii Dymitra. Ten trzeci panowie, ten trzeci syn. Siedzący obecnie na ławie oskarżonych. Kto wie, czy nie jest przedstawicielem Rosji, pośredniej Rosji, że tak rzeknę, normalnej. My, przeciętni Rosjanie, umiemy jak nikt inny pomieszać i zjednoczyć w sobie pierwiastki dobra i zła. Potrafimy przejąć się cywilizacją. I zachwycać poezją, robiąc jednocześnie awantury w restauracjach i szynkach. Umiemy zachwycać się ideałami i ideami, byleby dążenie do nich nic nas nie kosztowało, byleśmy niczym nie musieli za nie płacić. My strasznie nie lubimy płacić, ale za to brać lubimy wszystko i wszystkim. Nie jesteśmy chciwi ani skąpi. Dajcie nam złota i to wiele, wiele złota, a obaczycie z jaką wielkoduszną pogardą potrafimy je rozrzucić i wydać przez jedną noc rozpasanej hulanki. Ale spróbujcie nie dać, a obaczycie, jakich sposobów chwycimy się dla zdobycia tego złota. Tu prokurator opisał treściwie dzieciństwo i młodość Dymitra. Nie szczędząc wyrazów sympatii i współczucia dla osierocenia i zaniedbania, wśród jakich upłynęły pierwsze jego lata. Potem zastanowił się nad sprzecznością zachodzącą pomiędzy dwoma zeznaniami Katarzyny Iwanownej. W zwykłych warunkach usłyszawszy o jednej i tej samej rzeczy dwa sprzeczne twierdzenia, chwytamy się drogi pośredniej. Tu postąpić Musimy inaczej. Wierzcie mi, panowie, że w obu wypadkach charakterystyka podsądnego była zupełnie dokładna. Zdolny on był jednocześnie do najwyższej szlachetności i najmarniejszej podłości. A dlaczego? Szeroka nasza rosyjska natura potrafi przecie objąć wszystko. Zjednoczyć w sobie najodleglejsze odchłanie i bezmiar nadgwiezdny i bezdenną głębię upadku. Stać nas przecież na to, szeroką mamy naturę jak ta ziemia, na której żyjemy, jak matuszka nasza Rosja. A teraz zastanówmy się nad kwestią owych trzech tysięcy. Prokurator wierzył stanowczo, aby Dymitr był w stanie nosić przy sobie połowę tej kwoty. I nie naruszyć jej. Prokurator wykazał jasno, jak na dłoni, że charakter tak nieskończenie słaby jak Dymitra nie byłby w stanie oprzeć się pokusie, mając przy sobie tak znaczną kwotę i naruszyłby ją przy pierwszej sposobności dla pozyskania względów nowej kochanki. Gdyby nawet w istocie był te pieniądze w woreczku, to niezawodnie wypróbby wkrótce najpierw jedną setkę. Potem drugą, i tak dalej, aż do ostatniej. Pocieszając się wciąż, myślę, że wyda tylko tę jedną, a resztę odniesie. Nie będzie zatem złodziejem. Tak by postąpił prawdziwy Karamazow. Dalej, wspominając o lekarskiej ekspertyzie, Hipolit Kiryłowicz twierdził, zgodnie ze zdaniem najmłodszego z lekarzy, że oskarżony miał umysł zupełnie normalny. Ależ Oczywiście, panowie, nie ma tu mowy o żadnej chorobie, prócz zazdrości spowodowanej namiętnością. Oskarżony sam opowiadał, że udał się po raz pierwszy do Agrafii Aleksandrownej po to tylko, aby ją zbić. Zamiast tego jednak pozostał u jej stóp, oczarowany i rozkochany. Fatalność chciała, że tych samych uczuć doznał jednocześnie Fiodor Pawłowicz. Starzec ten, dla którego pieniądz był zawsze bóstwem, użył natychmiast złota jako środka prowadzącego do celu i przyrzekł swojej wybrance trzy tysiące. Tu prokurator przeszedł do charakterystyki Gruszy, opierając się pod tym względem głównie na objaśnieniach Rakitina utalentowany młodzieniec związany stosunkami znajomości z ludźmi wplątanymi w ten dramat użył go za temat do rozprawy, w której wyraża się w ten sposób o kobiecie, która wzbudziła taką namiętność w obwinionym. Rozczarowana w zaraniu życia, opuszczona i zdradzona przez człowieka, którego kochała pierwszym uczuciem, zagłuszyła w sobie lepsze porywy serca. Charakter jej zgorzkniał. Stała się chciwa i interesowna. A nagromadziwszy w sobie całe zapasy gniewu i pogardy względem społeczności, nauczyła się szydzić z ludzi i igrać z miłością. Wobec tego bawiła ją rywalizacja syna z ojcem i rozmyślnie podsycała w nich zazdrość. Cóż więc dziwnego, że młody i zakochany w niej Karamazow. Odchodził prawie od zmysłów i szalał w zazdrości. W ten sposób powstała w nim myśl ojcobójstwa, a trzy tysiące, które uważał za należne sobie, stały się jego manią. To całe postępowanie oskarżonego jest niezmiernie charakterystyczne, czysto rosyjskie. Chodzi po restauracjach, krzyczy. Zwierza się obcym ludziom z uczuć swych i zamiarów, to zupełnie po naszemu. Lubimy udzielać się i potrzebujemy, żeby nas natychmiast obdarzano sympatią. Jeżeli zaś nie spotyka nas spodziewane współczucie, zaczynamy robić awantury, przewracamy do góry nogami wszystko dokoła siebie i szukamy zwady. Tu opisał scenę wyrzucenia z restauracji Snigirowa. Słyszeliście go, panowie, widzicie więc sami, jak dalece wszystko było obmyślane. Zabije, skoro tylko Iwan odjedzie, pisze wyraźnie. A zabić chce dla zdobycia trzech tysięcy, które uważa za swoją własność, a które przez dziwną ironię losu. Posłużyć mają starcowi do przekupienia jego ukochanej. Trudno się prawie dziwić, że fakt ten wyprowadza go z równowagi. Przyznaję, mówił dalej prokurator, że oskarżony długo próbował uniknąć ostateczności i starał się dostać owe trzy tysiące z innego źródła. Zwrócił się na przykład, do i powszechnie tu upoważanej pani Chachłakow Która udzieliła mu najrozsądniejszej w świecie rady Aby porzucił cały ten bezrząd I udał się na Sybir do kopalni złota Wiemy jak rozdrażniony szaleniec Przyjął tę zbawienną wskazówkę Jak prosto stamtąd pobiegł Do mieszkania agrafii aleksandrownej Gdzie zastraszona służąca Zataiła przed nim prawdę Gdyby była mu powiedziała otwarcie, że pani jej pojechała do pierwszego swego kochanka, prawdopodobnie nie byłoby morderstwa. Wobec jednak podejrzenia, że pani ta znajduje się u jego ojca, nieszczęsny, chwyta pierwszy, lepszy przedmiot, jaki mu pod rękę wpadł. W tym wypadku był to mosiężny tłuczek... Ile ci mścić się? Tu prokurator zaczął długo i uczenie dowodzić, że tłuczek mógł być morderczym narzędziem i że był nim w istocie, czego już śledztwo dowiodło. Tak więc, panowie, widzimy go w ojcowskim ogrodzie pod oknem. Noc i cisza, obaj słudzy chorzy. Zatem wolne pole do działania dokoła noc. Cisza, brak zupełnych świadków, a w sercu szalejąca burza zazdrości i szarpiących podejrzeń. Nie podejrzeń, już nawet, a faktów, bo oskarżony przekonany był wówczas, że kochanka jego znajduje się tam w oświeconym pokoju za parawanem. Czy byłby kto w stanie w takim położeniu? Zajrzeć dyskretnie przez okno, a następnie odejść rozważnie i roztropnie, unikając ostatecznej katastrofy? Czy zwłaszcza zdolny był do tego oskarżony, którego niepohamowaną gwałtowność znamy przecie wszyscy? Trzeba być niesłychanie naiwnym, aby uwierzyć w taką wersję. A przecież obrońcy podsądnego usiłują nas przekonać. Że właśnie tak się rzecz miała. Przypomnijcie sobie jeszcze, panowie, że oskarżonemu wiadome były umówione znaki, za pomocą których otworzyć mógł w każdej chwili, zaryglowane drzwi prowadzące do mieszkania. Z powodu umówionych znaków prokurator wspominać też musiał o śmierdziakowie. Korzystając z tej sposobności, Uczył się w obowiązku przedstawić obszerną charakterystykę tego człowieka, a to, aby skończyć już raz z niedorzecznym przypuszczeniem, jakoby to on był sprawcą morderstwa. Załatwiwszy się z tym, powrócił znów do Dymitra i skreślił barwnymi słowy nagły przewrót duchowy, jaki się w nim musiał dokonać na wiadomość o przybyciu dawnego kochanka Goruszy. Nie mogę pominąć milczeniem tego ciekawego rysu charakteru oskarżonego. On, tak szalenie zazdrosny o wszystkich, tu uznaje nagle prawa serca ukochanej przez siebie kobiety i gotów jest ustąpić miejsca temu dawnemu, który przybył, aby wynagrodzić jej dawną krzywdę. W tej chwili jednak życie traci dla niego wartość. I pozostaje w nim myśl samobójstwa, tym bardziej, że i przelana krew ojca wołała w sercu jego o pomstę. Wykupuje więc zastawione u Perchotina pistolety i postanowi roztrwonić w jeden wieczór okupione morderstwem pieniądze. Pieniądze te potrzebniejsze mu są teraz bardziej niż kiedykolwiek. Karamazow ma przecież zginąć. Niechże to stanie się tak, aby świat cały o tym wiedział, a ludzie długo pamiętali. To tak rzeczysto po naszemu. Myśmy przecież poeci. Umiemy spalić się na popiół, podpalając z obu końców pochodnie życia naszego. Hej, do niej lećmy, myśli Karamazow. Do niej, do miłej wyprawić ucztę, jakiej świat nie widział, a potem skonać u jej stóp. Tak skonać tam wśród pijanych okrzyków, wśród dzikich pląsów cygańskich, roztrzaskać sobie czerep w jej oczach. Niech popamięta Dmitra Karamazowa. Pożałuje go może, wspomni czasem, a było w tym jeszcze panowie coś innego, coś Czego żaden człowiek w sobie zagłuszyć nie zdoła. Głos sumienia, gorące wyrzuty. Pistolet zaradzi wszystkiemu, zmarzy grzechy, uspokoi i wywalczy mu dobrą pamięć ukochanki. Czy myślał w owej chwili Kramazow o tym, co czekać go może tam na drugim brzegu? Wątpię, aby był zdolny do tych hamletowskich refleksji. Tak, panowie, Europa ma hamletów. My, jak dotąd, samych tylko karamazowów. Tu przytoczył Hipolit Kiryłowicz mnóstwo słów, gestów, faktów, które dowodziły krzycząco winę obwinionego. Ten człowiek nie wystrzegał się już i zdradzał się sam co krok. I po cóż się miał wystrzegać, kiedy i tak życie było już dla niego skończone. Przyznawał się też prawie otwarcie, wszakże wołał do wiedzącego go chłopaka, a czy wiesz, że wiedziesz mordercę. I wypowiedział mnóstwo. Podobnych. Aż nadto przejrzystych słów. Ale tu nagle zaszedł fakt, który wtrącił nieszczęsnego w zupełnie nową niepewność. Oto za przybyciem kochanki, który chciał wspaniałomyślnie zajść z drogi, dowiaduje się naraz, że i ona go kocha. Że triumf jego nad rywalem jest całkowity i niezaprzeczony. Chwila to była dla niego okropna! Pogwałcone prawa natury mszczą się nieraz tak okrutnie na duszy przestępcy, że wobec tortury tej blednie najsroższa ludzka sprawiedliwość. I czemuż moment szczęścia przyszedł? Tak późno, w chwili gdy ręce jego zbroczyły się już krwią ojca. Łatwo wystawić sobie, jakie wówczas przechodził katusze. Ale wrodzona karamazowym żądza życia przewyższa szale. Zapragnął posiąść wpierw ukochaną kobietę, która aż do tej chwili była dla niego czymś zupełnie niedostępnym, a teraz ucztowała i szalała wraz z nim. Nie odstępował więc jej ani na krok. Przylgnął do niej, a myśl o popełnionej zbrodni oddalał od siebie. Wszak ma jeszcze czas, nie zaresztują go przecież tak nagle. Oskarżony musiał doznawać wtedy. Podobnego uczucia, jakie ma przestępca skazany na karę śmierci w chwili, gdy wiozą go na rusztowanie. Pojechać ma na nędznym swym wózku jeszcze dwie długie, długie ulice i to krok za krokiem, bo wszędy ciśnie się tłum ludzi, ciekawy, obojętny tłum. Skazaniec ma wrażenie, jakby miał jeszcze przed sobą długie, długie życie. Jadą przecie tak powoli, a miejsce stracenia tak jeszcze daleko. Spogląda więc śmiało na prawo i lewo, spotykając tysiące wlepionych w siebie spojrzeń, i zdaje mu się wciąż, że jest jeszcze takim samym człowiekiem jak drudzy, jak ci, co mu się tak pilnie przypatrują. A tu wózek posuwa się wciąż. Minął już jedną ulicę. To nic. Jest jeszcze druga. Mijają dom za domem. To nic. Tyle jeszcze domów zostało i tak do ostatniej chwili. Aż do fatalnego miejsca, na którym oczekuje go śmierć. Tego samego doświadczać musiał Haramazow w czasie owej uczty w Mokroje. To nic, że jestem mordercą. Nie dowiedzą się od razu. Przede mną taka długa noc, Pomyślał zapewne o obronie, bo jednak udało mu się ukryć gdzieś bez śladu połowę zrabowanych ojcu pieniędzy. Prawdopodobnie ukrył je w tej starej gospodzie, której znał wszystkie zakamarki. Być może, że pieniądze te znajdują się tam jeszcze, mimo że ich dotąd nie znaleziono. W chwili aresztowania podsądny klęczał przed swoją ukochaną. Wyciągając ku niej ramiona i tak się zapamiętał w tym zachwycie, że nie słyszał nawet zbliżających się kroków aresztujących go. Na razie nie obmyślił też sobie żadnego planu obrony. Zaskoczone zupełnie niespodzianie. Teraz, panowie, zaczął się dla niego psychologiczny moment, który budzi współczucie nawet w takich jak my przedstawicielach sprawiedliwości. Te minuty oczekiwania w których ścigany obmyśla na prędce tysiące planów obrony, a lęka się usta otworzyć, aby się nie przegadać. Ta minuta, w której śledzi ze strachem każdy ruch, każdy wyraz twarzy swoich sędziów, usiłując odgadnąć, jak i z której strony padnie pierwszy cios. To poniżające, osamotnienie osądzonego zbrodniarza, to naprawdę rzecz godna litości. Tak było i teraz. Oszołomiony morderca nie wiedział, co ma począć, i wyrwało mu się kilka słów mocno kompromitujących. Krew, zasłużyłem na to i tym podobne. Ale wnet zorientował się, a nie wiedząc, co mówić, postanowił tylko zaprzeczać. Zaprzeczenie. To pierwszy obronny szaniec. Za którym chroni się każdy przestępca. Za takim szańcem zyskuje się na czasie. I można tymczasem obmyśleć nową barykadę. Śmierci ojca nie jestem winien. Chciałem zabić, ale nie zabiłem. Widzicie, panowie. Takie już nam robi ustępstwo. Że przyznaje, jakoby chciał zabić. Ale wówczas sąd stawia mu... Niewinne pytania, więc to może Smierdiakow. Pan zaprzecza i to gwałtownie, dowodząc, że Smierdiakow nie byłby nigdy w stanie dopuścić się takiego czynu. To już zakrawa na szczerość, nieprawdaż, panowie, a jednak nie wierzcie mu, to tylko fortel wojenny zaprzecza w pierwszej chwili, ale na to tylko aby za parę godzin a choćby za parę dni wysunąć znów tego dawnego śmierdziakowa. Śledztwo przystępuje do osobistych oględzin, co gniewa niesłychanie oskarżonego, ale wynik oględzin jest dla niego korzystny, bo nie znajdują przy nim poszukiwanej kwoty. Śledztwo przystępuje do osobistych oględzin, co gniewa niesłychanie oskarżonego ale wynik oględzin jest dla niego korzystny, bo nie znajdują przy nim poszukiwanej kwoty. Wtedy wpada na pomysł owej legendy o ukryciu połowy trzech tysięcy i przechowaniu ich na piersiach w woreczku. Woreczek taki nigdy nie istniał. Układając te wersje, obwiniony czuje bez wątpienia sam całą jej błachość, ale uchwyciwszy się jej raz, jako deski ratunku trzyma się jej wytrwale, dodając rozmaite, romantyczne szczegóły, które mają przyczynić jej prawdopodobieństwa. Ale sąd śledczy ma i na to swoje znane sposoby i zadaje oskarżonemu niezmiernie proste, mało znaczące na pozór pytanie: Z czego uszyty był ten woreczek? Drobiazg, dzieciństwo, a jednak, gdyby. Oskarżony był w stanie dowieść, pokazać strzępek jakiś, z którego wykroił ten mały kawałek płótna, byłby ocalony. On jednak plącze się w odpowiedziach. Z koszuli oddarłem, powiada najpierw, ależ w takim razie koszula taka musiałaby się znaleźć w jego kuferku, w komodzie, szafie. Nie pamiętam, zresztą dodaje, może z czego innego, z szczepka gospodyni, zdaje się. Ależ to nie jest fakt, panowie. Tylko przypuszczenia, my potrzebujemy faktów. Przecie, żeśmy nie szakale, nie łakniemy krwi ludzkiej. Dajcie nam jeden drobny, ale pewny fakt, a ja pierwszy odstępuję od oskarżenia. Tak jednak, jak dziś rzeczy stoją. Sprawiedliwość woła o pomstę i nie możemy w żaden sposób odstąpić od oskarżenia. Wreszcie prokurator przeszedł do ostatniej części mowy, zapalając się coraz bardziej, mówił jak w gorączce. Wspominał wciąż o przelewie krwi i o ojcobójstwie. Powoływał się na nieubłaganą logikę faktów. Panowie, mówił, bez względu na to, co powie za chwilę znakomity nasz kolega. Nie mógł się wstrzymać od chęci popsucia sprawy obrony. Bez względu na jego znane krasomóstwo, nie zapominajcie ani przez chwilę, że znajdujecie się tu, w świątyni Sprawiedliwości. Nie zapominajcie, że obowiązkiem waszym jest wystąpić w obronie prawdy, w obronie świętości naszych. W obronie całej Rosji, która wyczekuje z wytężeniem wyroku, jaki wyjdzie z ust waszych. Pamiętajcie, że w kraju naszym odzywają się już głosy żądające okiełznania rozszalałej trójki, która ponosi nas coraz niebezpieczniej. Tak, panowie, czas zatrzymać ją lecącą na złamanie karku. Bo może już bliską jest chwila, w której obce narody, ustępujące dotąd przed nią z szacunkiem, jak mówi poeta, może raczej z odrazy i wstrętu zajmą się same zatrzymaniem znarowionych rumaków, a będą musiały to zrobić choćby dla własnego bezpieczeństwa. Tak jest, panowie. Zaczynają się już rozlegać w Europie straszne głosy. Nie lekceważcie ich. Nie wzmagajcie rosnącej ku nam nienawiści. Obłażliwym traktowaniem zbrodni tak potwornej... jak ojcobójstwo. Mitja wysłuchał całej mowy prokuratora całkiem spokojnie i nie ruszając się z miejsca. Parę razy tylko... Podniósł głowę, jakby chciał coś powiedzieć, ale powstrzymał się. Raz tylko przy wzmiance o Rakitinie wyrwało mu się mimo woli... Przeklęty Bernard. Gdy Hipolit Kirełowicz opowiadał przebieg badania w Mokroje, nasłuchiwał pilnie, ale nie rzekł nic, tylko parę razy wzruszył pogardliwie ramionami. Po skończonej mowie nastąpiła dwudziestominutowa pauza. Korzystając z niej... Publiczność zaczęła rozmawiać, dzieląc się na liczne grupy. Wspaniała mowa, mówił jakiś poważny pan. Psychologii dużo, odparł drugi. Wszystko takie prawdziwe, nie ma co mówić. Majster z niego. Ależ to nam dojechał. O tak, twierdził, żeśmy wszyscy tacy sami jak Fiodor Pawłowicz. Koniec, tylko jakiś urwany. No, a póki milczał, to milczał, ale jak się rozgadał. Ciekawym, co powie obrońca. A i temu nic nie darował. Ostrzegał przed nim. To nie bardzo taktownie. Nerwowy człowiek. No, nam tu śmiech. A co tam musi czuć? Oskarżony. Zaczął śledzić lornetką pierwsze krzesło z boku. A generałowa jedna. Rozwódka. Pikantyna nie ma co mówić. Tam ta blondynczka ładniejsza. Ale jednakże sprytnie przeprowadzili to śledztwo. Też prokurator nie omieszkał pochwalić się publicznie. Zarozumiały człowiek. A jak gromił nasze społeczeństwo. Trójka, powiada. Rozbiegana. W Europie hamlety, u nas karamazowy. Liberałom chciał podkadzić. Boi się przy tym Fediukowicza. Ciekawym, co ten powie. Może mówić, co mu się podoba. Nic to nie pomoże. Nie zbałam ci naszych poczciwych kmiotków, siedzących na ławie przysięgłych. Jednak to porównanie z trójką to mu się udało. Ślicznie powiedział. Zwłaszcza o tych obcych narodach. A wiecie. Kogo miał na myśli? Anglików, niezawodnie. Niedawno w parlamencie angielskim. Jeden z posłów interpelował rząd, czy nie czas by już wmieszać się w sprawy naszego barbarzyńskiego kraju. Było to z powodu nihilistów. Niedoczekanie ich. Daleko im zresztą. Jak to daleko? Kronstadt zamkniemy. A wtedy co? Skąd wezmą zboża? Z Ameryki? Cóż to Ameryki nie ma? I tak szły rozmowy i szepty. Aż zabrzmiał dzwonek. I Fediukowicz wstąpił na mównicę. Sala ucichła w niemym oczekiwaniu na widok obrońcy, a wszystkie oczy skierowały się ku niemu. Fediukowicz zaczął mówić niezmiernie prosto, naturalnie, nie siląc się na móstwo, zupełnie tak, jakby opowiadał coś w kółku życzliwych i zaufanych. Nie układał systematycznie faktów, ale chwytał je na pozór przypadkowo w miarę jak mu się same nasuwały. W gruncie jednak stanowiło to po ukończeniu mowy zamkniętą w sobie całość. Panowie, rzekł, zwracając się do przysięgłych, jestem tu człowiek obcy, niewżyty w tutejsze stosunki. Dlatego też łatwiej mi spojrzeć na całą sprawę bezstronnym, nieuprzedzonym okiem. Oskarżony, nie miał sposobności obrazić mnie, Jak setki może innych w tym mieście, Co, jak się zdaje, podburzyło przeciw niemu opinie. Nie przeczę, że charakter to bujny, nieokiełznany, Który się mógł łatwo narazić na niechęć. A przecież, o ile wiem, Przyjmowany był w całym tutajszym towarzystwie, A i w domu czcigodnego mego kolegi, Hipolita Kiryłowicza był mile widzianym gościem. Tu dało się słyszeć kilka stłumionych śmiechów. Wiedziano bowiem ogólnie, że żona prokuratora przyjmowała mity u siebie wbrew woli męża. Niemniej pozwolę sobie przypuścić, że nawet człowiek posiadający tak wysoki zmysł sprawiedliwości, jak mój szanowny przeciwnik, Mógł ulec pewnym osobistym uprzedzeniom. W znakomitej swej mowie, poddał on nieubłaganej krytyce charakter i postępki oskarżonego. Wyświetlił nam niejako samą esencję tej prawdy, z tak głęboką znajomością psychologii, że na pozór nie może być w żaden sposób posądzony o stronnicze zapatrywania. A przecież, moi panowie, tu jest. Coś więcej niż stronność, bo artystycznie rozmiłował się w przedmiocie, wkraczając prawie w dziedzinę romantycznej twórczości. Psychologia jest sama w sobie cudowną nauką, co jednak nie przeszkadza, że bywa to niekiedy coś jakby kij o dwóch końcach śmiech wśród publiczności. Raczcie mi panowie przebaczyć trywialność tego porównania. Nie jestem krasomówcą, ale pozwólcie mi wziąć pierwszy lepszy przykład, przykład wyjęty z aktu oskarżenia. Oskarżony, uciekając w dniu morderstwa z ogrodu swego ojca, ugodził ciężko ścigającego go sługę Grzegorza. Gdy zaś ten upadł na ziemię, oskarżony, który już był na murze, Zeskoczył na powrót do ogrodu i ukląkł przyranionym dla przekonania się, czy żyje jeszcze. Prokurator nie daje wiary zeznaniu oskarżonego, który twierdzi, że uczynił to przez odruch współczucia. Zdaniem jego, Dymitr Karamazow powrócił do rannego po to tylko, żeby upewnić się, że jedyny świadek jego zbrodni już nie żyje. Przypuszczenie to byłoby zupełnie trafne, gdyby oskarżonym Zamordował istotnie ojca. Tylko, że w takim razie nie bawiłby się zapewne w pielęgnowanie swojej ofiary, lecz dobiłby ją kilkoma uderzeniami młotka, który miał jeszcze w ręku. Cóż jednak robi oskarżony? Klęka przy rannym i ociera mu krew chustką, która służy potem jako ważny dowód przeciw niemu, a narzędzie morderstwa. Odrzuca daleko od siebie z klątwą, z uczuciem żalu i skruchy. Czy byłby zdolny do takich uczuć, gdyby się poprzednio splamił krwią ojca? Widzicie panowie, jak wygląda ten sam fakt w tym samym oświetleniu psychologicznym, wyprowadzonym tylko z innego założenia. Tu obrońca zaprzeczył zupełnie istnieniu trzech tysięcy rubli, dowodząc jasno, że wszyscy o nich mówią, ale. Nikt ich nie widział. Smierdziaków twierdził, że ukryte były pod materacem, a przecież oględziny wykazały, że pościel na łóżku była nietknięta. Jedynym dowodem ich istnienia jest rozdarta koperta, znaleziona na podłodze. Ale któż może twierdzić na pewno, że pieniądze były w niej rzeczywiście. Nie możemy pozwalać sobie na tworzenie psychologicznych romansów. Chodzi tu o życie i los człowieka. Mówi się wiele o ogromnych sumach rozrzuconych i marnotrawionych przez oskarżonego. Ale dlaczegoż by miały to być pieniądze jego ojca? Wiemy przecież, że wziął te trzy tysiące od narzeczonej swojej. Panny Wierchowcew. Mógł w istocie... Odłożyć połowę tych pieniędzy, jak to sam twierdzi. Przecież to przypuszczenie zupełnie jest prawdopodobne i całkiem zgodne z charakterem podsądnego. Prokurator wstawia swoją własną fikcję psychologiczną o słabej woli oskarżonego, który miał setkę po setce rozstrofonić odłożone pieniądze. A jeżeli rzecz miała się zupełnie inaczej. Świadkowie twierdzą, że podsądny już w pierwszą noc stracił całe trzy tysiące. Ale któż ze świadków mógł sam policzyć te pieniądze? Wiadomo zresztą, że mienie sąsiada wydaje się nam zawsze większe niż nasze własne. Jakąż wartość mogą mieć zeznania tego rodzaju świadków? I taki na przykład Maksymow utrzymuje, że widział w ręku oskarżonego dwadzieścia tysięcy rubli. Co się tyczy panny Wierchowcew, narzeczonej oskarżonego, ta, jak wiadomo, złożyła dwa zupełnie sprzeczne zeznania. Poprzednik mój, wiedziony uczuciem delikatności, nie chciał dotykać romantycznej strony tego stosunku. Pójdę i ja w jego ślady, Pozwolę sobie wszakże na jedną uwagę. Jeżeli osoba tak niepospolita i czysta, jaką jest, niewątpliwie panna Wierchowcew, dopuszcza się jednak fałszywego zeznania wobec sądu, a raczej zmienia nagle ton i duch swoich rewelacji w wyraźnym celu zgubienia podsądnego, to działać musi pod wpływem wyjątkowego rozdrażnienia. Z tego łatwo wywnioskować, że w obu jej zeznaniach. Musiało być dużo przesady. A owe trzy tysiące nie były powierzone Dmitrowi Karamazowi na warunkach tak poniżających, jak ona to utrzymuje. Przeciwnie, dane były w ten sposób, że człowiek lekkomyślny, jak on, mógł przyjąć je w dobrej wierze, w nadziei, oczywiście, że je wkrótce zwróci. Nie odmawiajcie panowie oskarżonemu poczucia honoru. Bo on tkwi w nim być może skrzywione, błędne, nieprawidłowe, ale niezaprzeczone i to bardzo daleko posunięte, mimo że kolizja namiętności i zazdrości wciąż podsycana doprowadza go do szału. Po cóż odrzucać tak stanowczo jego własne zeznania o pieniądzach ukrytych w woreczku na piersi? Nic, prawdopodobniejszego przecie, prawdziwość tego faktu potwierdza szczere i uczciwe zeznanie Aleksego Karamazowa. Ten zaś list, który oskarżony napisał w restauracji, jest przecież najwyraźniej pisany po pijanemu. Czyż można przywiązywać jakieś znaczenie do zawartych w nim pogróżek? Zabije, pisze, skoro tylko Iwan odjedzie. I na tych słowach opiera się oskarżenie. Ależ panowie, to nie romans, to rzeczywistość. Tu idzie o życie człowieka. Tu nie można wyrokować lekkomyślnie bez dostatecznych dowodów, a dowodów takich nie ma. Nie może być jednym z nich ten pijacki list, na który powołuje się oskarżenie. Przebieg wypadków nie był bynajmniej taki jak jest w nim zapowiedziany. Gdyby nawet zachodził fakt morderstwa, to w każdym razie nie było tu premedytacji ani z góry powziętego planu. Oskarżenie uważa za dowód zachowanie się obwinionego w czasie poprzedzającym morderstwo. Wiadomo, że włóczył się on po handelkach i restauracjach i wykrzykiwał popijanemu, że zamorduje ojca. A razie jeśli mu ten nie zwróci należnych trzech tysięcy. Ależ panowie, czyż tak postępuje prawdziwy morderca, czy taka jest w istocie psychologia? Całkiem przeciwnie: człowiek, który by taką rzecz zamierzył, unikałby towarzystwa, rozgłosu, gwaru, szukałby ciszy, skupienia, tajemnicy i działałby tak nie przez wyrachowanie, a po prostu, Instynktownie, nieobca jest i nam psychologia przestępców, ta psychologia, która, jak wyżej powiedziałem, ma przecież dwa końce, dwie strony. Obwiniony, przyznaje sam, że w dniu morderstwa znajdował się w ogrodzie ojca. Pod oknem, ale dodaje zarazem, że przekonawszy się o nieobecności swojej ukochanej, odszedł spokojnie. I powróciłby bez wypadku, gdyby nie ścigający go sługa. Widzieliśmy, z jakim sarkazmem przyjął oskarżyciel do wiadomości to naturalne wyznanie. A przecież, jeżeli tak było rzeczywiście, być może matka moja czuwała nade mną w tej chwili, mówi oskarżony. Nie ma tu powodu do śmiechu, bo uczucia są całkiem naturalne i oskarżony mógł w owej chwili Ochłonąć z nienawiści do ojca, zwłaszcza gdy się dowiedział, że nie ma tu jego kochanki. Prokurator opisał nam tu barwnymi słowy stan duszy oskarżonego w chwili, gdy się ten dowiedział o wzajemnej miłości pani Swietłów. Oskarżyciel utrzymuje, że obudził się w nim wówczas zmysł samozachowawczy, wytrącając samobójczą broń z rąk oskarżonego. Hm, jakże powierzchowny jest ten sąd. Miałem sposobność poznać obecnie bliżej dziką, nieokiełznaną naturę obwinionego. Gdyby miał wówczas w istocie za sobą trupa zamordowanego ojca, zabiłby się niezawodnie, czując, że droga do szczęścia zamknięta mu jest na zawsze. Jeżeli stało się przeciwnie. To tylko dlatego, że może w samej rzeczy duch matki czuwał nad nim w owej chwili i uchronił go od zbrodni ojcobójstwa. Miał więc serce czyste i sumienie lekkie, i uczuł się w prawie sięgnąć po nowe szczęście stojące na jego drodze. Tak twierdzi on sam, i jakież mamy prawo odrzucać tak stanowczo to twierdzenie? Oskarżony, Uchodzi dotąd za winowajcę jedynie dlatego, że nie umiano wskazać innego mordercy. Oskarżenie wyklucza możliwość winy Smierdjakowa, a przecież przypatrzcie się tylko panowie, ile w ostatnich czasach namnożyło się poszlak w życiu tego człowieka. Przede wszystkim ten jego zagadkowy atak epileptyczny, którego czas on sam zapowiedział. Zeznania podsądnego i obu jego braci A wreszcie to samobójstwo w wilię rozprawy sądowej Nie taję, panowie, że zdanie moje w tej mierze jest Zupełnie przeciwnym mniemaniu prokuratora Ten ostatni charakteryzuje Smierdjakowa jako człowieka Bardzo prostodusznego, ograniczonego, prawie idiotę Byłem u niego, panowie, rozmawiałem z nim I zrobił na mnie zupełnie inne wrażenie to nie był człowiek naiwny, przeciwnie. Nieufny, podejrzliwy i niesłychanie zawistny. Wstydził się swego pochodzenia, a uważając się za nieprawego syna Fiodora Pawłowicza, oburzony był niesprawiedliwością swego stanowiska służbowego w domu ojca i nienawidził domniemanych swoich braci. Chciał koniecznie wyjechać za granicę, gdzieby nic o nim nie wiedziano. I potrzebował na to środków pieniężnych. On jeden wiedział o trzech tysiącach i sam je układał w paczkę banknotów wraz z Fiodorem Pawłowiczem. Sam mi ten szczegół opowiadał, a nie można wątpić, że cel, na który przeznaczono te pieniądze, był mu nienawistny. Obudziwszy się w nocy na krzyk pana, którego był powiernikiem, dowiedział się od niego, że przed chwilą znajdował się tu. Dymitr Karamazow. Wtedy w chorobliwym jego mózgu zrodzić się mógł nagle pomysł morderstwa. Zdarza się to wielu zbrodniarzom, którzy na parę minut przed zbrodnią nie wiedzą, że staną się mordercami. Przyszła mu nagle myśl, że podejrzenie zwalić może na zapalczywego syna Fiodora Pawłowicza, sam zaś popełni morderstwo i przywłaszczy sobie tak pożądane trzy tysiące. Powziąwszy taką myśl, mógł ją wykonać, nie budząc niczyich podejrzeń, ponieważ uchodził za chorego. Wprawdzie, Marta, żona Grzegorza, utrzymuje, że przez całą noc słyszała stękanie jego za ścianą, ale przecież staruszka spała mocno część nocy i obudziła się tylko parę razy. To tak jak owa dama, która utrzymywała, że. Ujedanie psa nie dało jej zasnąć noc całą, podczas kiedy biedny psina szczeknął zaledwie raz lub dwa razy. Oskarżyciel przypuszcza, że w razie gdyby śmierdziaków był mordercą, zostawiłby kartkę z przyznaniem się do winy. Jak to? Powiada, starczyło skruchy na ukaranie się, a nie starczyło na przyznanie. Ależ, panowie! Gdzie dowód, że zabił się z uczucia skruchy? Ja sądzę, że to raczej z rozpaczy. Skrucha, a rozpacz to dwa uczucia zupełnie odmienne. Rozpacz może być myśliwa, a człowiek ten, odbierając sobie życie, nienawidził z pewnością podwójnie tych, o których zazdrosny był przez całe życie. Strzeżcie się, panowie przysięgli. Abyście nie wydali mylnego wyroku. Jeżeli nieszczęsny mój klient zostanie potępiony, to jedynie skutkiem owej czysto pozornej logiki faktów, z których żaden, ale to żaden panowie, dowiedziony nie jest. A gdyby nawet był on rzeczywiście winny, czego zresztą ja sam nie przypuszczam ani na chwilę, to i wtedy jeszcze wysłuchajcie. Panowie, co wam tu powiem, bo przeczuwam ja, że w sercach waszych i umysłach toczyć się musi ciężka walka. Przebaczcie, że wam to mówię, ale jedynym zadaniem moim jest wykrzesać czystą prawdę z głębi dusz i serc waszych. Aby zaś tego celu dopiąć, stoję tu przed wami ze słowem prawdy i szczerości na ustach i taki pozostać chcę do końca. Tu huczne oklaski przerwały mowę obrońcy, w którego głosie brzmiała w istocie dziwna, szczera i serdeczna nuta. Te objawy entuzjazmu zgorszyły bardzo przewodniczącego, który po raz już nie wiem który zagroził opróżnieniem sali. Po chwili cisza została przewrócona, a Fediłkowicz ciągnął dalej z głębokim przejęciem. A wiecie, panowie, co tutaj może być przyczyną zguby oskarżonego? Nie logika faktów, które, jak to już chyba dostatecznie wykazałem, nie są bynajmniej faktami, a tylko pozornymi, fantastycznymi, powierzchownymi przypuszczeniami. Inny tu czynnik działa na wasze serca i wyobraźnie. Czynnikiem tym jest trup zamordowanego, trup bezbronnego starca. Trup ojca zabitego przez własnego syna. Wszystko się wzdryga w was na myśl, że moglibyście puścić wolno ojcobójce i z tego powodu gotowi jesteście potępić niewinnego. I w samej rzeczy ojcobójstwo to straszna zbrodnia. Zabić tego, który nam dał życie, który żył naszym szczęściem, cierpiał naszym smutkiem, starał się uchylać od nas. Wszelkie zmartwienie, zabić takiego człowieka, to przecież rzecz tak ohydna, że prawie pomyśleć o niej niepodobna. Jak widzicie, próbuję dać tu wam obraz tego, czym ojciec powinien być dla swoich dzieci. Przypatrzymy się teraz, o ile Fiodor Pawłowicz odpowiadał pojęciu takiego ojca. Miejcie panowie odwagę przyznać to, nie zamykajcie oczu na prawdę. Nie trwuszcie się przed nią jak lękliwe niewiasty. Wszakże nawet przeciwnik mój głosił tu przed chwilą, że rozumie wybornie, jakich uczuć oskarżony doświadczać musiał wobec takiego ojca. I przytaczał to dla usprawiedliwienia mego klienta. On, prokurator. Przypomnijcie sobie, jakie były dziecinne lata tego człowieka. Czy uczył go kto? Wychowywał, oświecał. Musi to być jednak serce wdzięczne. Jeśli po dwudziestu trzech latach pamiętał i czuł wdzięczność za drobny podarek, garstkę orzechów danych mu w dzieciństwie. Bo też nikt mu nic nigdy nie dawał. A gdy po dwudziestu trzech latach powrócił z nawpół zadartymi wrażeniami lat chłopięcych, to pragnął niezawodnie. Odnaleźć ognisko rodzinne miał nadzieję, że spotka ojca, który pokocha go na nowo i tęsknił za tą miłością. I cóż znalazł w zamian za te marzenia? Cyniczne urągania, chytre zasadzki w celu pozbawienia go należnego mu dziedzictwa. A w końcu doszło do tego, że ojciec odbijał mu kochankę za własne jego pieniądze. Przeciwnik mój wspominał tu z szyderstwem, że klient mój umiał lubować się poezją, dążył do rzeczy pięknych i wzniosłych, a przecież nie ma tu powodu do śmiechu. Nie wiecie panowie, ile ukrytej tkliwości mieszczą w sobie te bujne, pozornie dzikie natury, jak lgną do piękna i dobra, jak tęsknią za nim. Klient mój ma właśnie taką duszę. Ale nie znalazł sposobności, nie miał możliwości objawienia tych swoich uczuć. Wspomnieliśmy już wyżej, że ojciec jego nie zasługiwał by najmniej na miano ojca, bo trzeba się już raz rozstać z przesądem, że ojcem lub matką nazwać można tych, którzy dali życie dziecku, jeśli nie dali nic więcej. Niedawno sądzono jedną kobietę, która. Zabijała własne dzieci zaraz po urodzeniu. W kuferku jej znaleziono trzy szkielety zamordowanych przez nią noworodków. Czy ta kobieta była matką? Czy zasługiwała na to święte miano? Nie dość jest urodzić, trzeba zasłużyć na macierzyństwo. W tym miejscu rozległy się huczne oklaski, ale... Fediukowicz zrobił ruch rękoma, jakby się od tych oklasków opędzał i prosił o ciszę. — Panowie — mówił dalej — młodzieniec, który ma ojca niegodnego, mimo woli zadaje sobie pytanie — i za cóż mam kochać mego ojca? Na to odpowiadają mu słucho — bo jest twoim ojcem. — A czyż on kochał mnie kiedy? — myśli młodzieniec, czy myślał o mnie w chwili, gdy on mi dawał życie? Prawdopodobnie nie pragnął wcale mego istnienia, ulegając namiętności. Może pod wpływem wina, pociąg do pijaństwa. Oto jedyne dziedzictwo, które mu przekazał. Czy mam mu być za to wdzięczny? Ojcowie, nie gorszcie synów waszych, mówi Pismo Święte. Pozwalamy sobie powtórzyć te słowa. Nie stosując ich tylko do tutejszych ojców, ale do wszystkich ojców całej Rosji, syn, który by stanął przed ojcem swoim, pytając, za co go ma kochać, powinien usłyszeć odpowiedź. Jeśli ojciec jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie i dowieść synowi, że ten go kochać powinien, nastąpić może normalny stosunek rodzinny. W przeciwnym razie, syn jest wolny, nieobowiązany do niczego i uważać może ojca swego za obcego lub nawet za swego wroga. Tak, panowie, nie waham się głosić tej zasady, bo trybuna z której przemawiam, powinna być szkołą prawdy i uczciwych, zdrowych pojęć. Przypomnijcie sobie, panowie, ową fatalną noc morderstwa. Noc, o której tyle tu dziś opowiadano. Gdyby nawet Dymitr Karamazow, korzystając z umówionych znaków, przeniknął do wnętrza mieszkania, czego jak wiadomo nie było, bo stanął tylko pod oknem, to wtedy nie popełniłby morderstwa. Wszak chodziło mu tylko o ukochaną kobietę. Przekonawszy się, że jej tu nie ma, pośpieszył jak najprędzej na jej poszukiwanie. Gdzie ona? Oto jedyne pytanie, które miał wtedy na myśli. Przecież, gdybym miał zamiar zabić, zaopatrzyłby się musiał w jakąś odpowiednią broń, nie zaś w kuchenny tłuczek. Gdyby nawet w przestępie nieprzytomnego niepokoju uderzył nim ojca, czego niezawodnie nie było. To nie w zamiarze zabicia go, i w takim razie nawet byłby to czyn dokonany w przystępie instynktownego afektu, nie zabójstwo, a zwłaszcza nie ojcobójstwo. I w takim razie jednak odwołałbym się jeszcze do serc Waszych, abyście nie gubili nieszczęśliwego. Jeśli go potępicie, ten człowiek powie sobie: Ludzie ci nigdy nic dla mnie nie zrobili, nie troszczyli się o mnie, nie dali mi światła nauki, nie nakarmili mnie ani przyodziali, umieli tylko wtrącić mnie do ciemnicy i skazać na ciężkie roboty. Skwitowany jestem z nimi i nic nikomu nie winien. Źli oni są i ja złym będę. Okrutni są, i ja okrutnym się stanę. Tak, panowie. Potępiającym wyrokiem zgubicie duszę Jego i sumienie. Odbierzecie mu możność, skruchy i sprawicie, że nie żałować będzie, a przeklinać. Przeciwnie, jeśli mu okażecie miłosierdzie, dusza jego odrodzi się i z martwych wstanie. Znam to dzikie, ale szlachetne serce, które zdobyć można jedynie aktem wielkiej miłości. Dusza jego przestanie wówczas przeklinać i nienawidzić. A rozpłynie się we łzach skruchy i żałości. Nie powie wówczas: Skwitowany jestem i nic ludziom nie winien. Przeciwnie, uzna się dłużnikiem całej ludzkości, i dla niej życie zacznie. Wymówcie, panowie, słowa przebaczenia. Przyjdzie to wam przecie tak łatwo wobec Niego, że nie macie ani jednego niezbitego dowodu winy. Pamiętajcie, że wyroku waszego słucha. Cała Rosja, ta Rosja, której sądy mają za cel swój odrodzenie, nie zaś ukaranie przestępcy. Jeżeli uczynicie zadość sprawiedliwości i miłosierdziu, zniknie wam z oczu rozszalała trójka, od której stronią ze wstrętem sąsiednie narody, a pozostanie wóz triumfalny ze wspaniałym spokojem dążący do celu, w rękach waszych nie tylko los klienta mego, ale i los naszej rosyjskiej prawdy, której jesteście stróżami i szafarzami. Pokażcie, że w dobrem jest ręku i żeście godni stać na jej straży. Gdy obrońca skończył swoją mowę, zerwała się Niepohamowana burza oklasków i ogólnego zachwytu. Kobiety płakały, płakali także niektórzy mężczyźni. Przewodniczący nawet nie próbował powściągnąć tych objawów zapału. Prokurator jednak nie dał za wygraną i ukazał się znów na trybunale blady i niewzruszony. Mówił krótkimi, urywanymi zdaniami, mimo niezadowolenia publiczności, która stała stanowczo po stronie obrońcy. Prokurator usiłował nawet ściągnąć na swego przeciwnika zarzut spełnienia obrazy religii, a to dlatego, że ten ostatni, mówiąc o Chrystusie, użył parę razy wyrażenia wielki miłośnik ludzki. Obrońca odparł te insynuacje z właściwym sobie sarkazmem. Nie pomogły również i przedrwiwania prokuratora, które zapytywał ironicznie. I cóż to będzie, gdy każde dziecko zapyta ojca? I za cóż mam ciebie kochać? A w razie niepomyślnej odpowiedzi upoważnione upoważnione będzie do ojcobójstwa. W końcu ta wymiana słów przerwała się i przyszła kolejna oskarżonego, któremu służyło prawo przemówienia paru słów w swojej obronie. Mitia wstał z miejsca. I przemówił krótko. Był niesłychanie znużony moralnie i fizycznie. Nie wyglądał tak hardo i zuchwale jak w początkach rozpraw. I cóż mam mówić, panowie przysięgli? rzekł znużonym i cichym głosem. Przyszła na mnie godzina sądu i koniec memu bezładnemu życiu. Ale mówię wam, jak przed Bogiem. Na świętej spowiedzi. Nie ja. Zabiłem ojca i krwitej nie jestem winien. Byłem jak szalony, ale kochałem dobro. Co dzień chciałem się zmienić, a żyłem podobny dzikiemu zwierzęciu. Dziękuję panu prokuratorowi, że powiedział mi dziś o mnie samym wiele rzeczy nowych i ważnych, których bym bez niego nie usłyszał. Ale i tak omylił się, bo ja ojca nie zabiłem. Dziękuję i obrońcy, płakałem słuchając go, ale niepotrzebnie tak się trudził, bo ja na pewno nie zabiłem. Jeżeli mnie uwolnicie, pomodlę się za was i stanę się lepszym. Jeśli nie, pierwszy szpadę nad głową swoją złamie. Ale raczej oszczędźcie mnie, nie odbierajcie mi Boga Mego, bo czuję, że jeśli zostanę skazany, to znów w grzech wpadnę. Dłużej mówić nie będę, bo mi na duszy ciężko. Po spełnieniu ostatniej formalności, sąd udał się na osobność dla ostatniej narady. Była to północ. Mimo to nikt nie chciał wracać do domu. Korzystając z przerwy, publiczność przechadzała się po sali lub posilała się w bufecie. Spodziewano się powszechnie uwolnienia. Otaczano obrońcę i winszowano mu z góry. On także pewny był powodzenia. Słuchajcie, uwolnią go. Z pewnością! wołał jakiś młody człowiek. Oczywiście, że uwolnią. Wstyd i hańba! Gdyby było inaczej! Chociażby ich zabił, to pomyślcie tylko, jaki to był ojciec. Przy tym, w chwili morderstwa, w jakim on był w stanie, mógł przypadkowo machnąć tłuczkiem i powalił tamtego. Niepotrzebnie tylko wciągali tego śmierdziakowa. na miejscu obrońcy. Powiedziałbym po prostu, zabił, ale nie zabił. On też taki i powiedział. Zmiłujcie się, panowie. Muszą go w każdym razie uwolnić. Czy... Pamiętacie, jak w zeszłym roku sąd uwolnił aktorkę, która poderżała gardło o żonie swego kochanka? Ależ nie drżnęła i zaczęła dopiero rządzić. a jak on o dzieciach świetnie przemówił. Wspaniale. I o mistycyzmie dajcie sobie pokój z mistycyzmem. Pomyślcie lepiej, co czeka prokuratora, gdy do domu powróci. Żona o czym mu za je wytrapie? Alboż jej tu nie ma? W domu siedzi! Gdyby tu była, zaraz na miejscu, nadarłabym mu uszu. Co, co też nasz milja zrobi, gdy go wypuszczą? Poleci do restauracji stałeczny ogród i pić będzie na umór co najmniej 10 dni. Tu zabrzmiał dzwonek. Przysięgli naradzali się całą godzinę, nie mniej i nie więcej. Głębokie milczenie zaległo salę. Nareszcie się dowiedzą. Nastąpił szereg pytań: Czy winien morderstwa w celu grabieży? Odpowiedź brzmiała: tak. Jasno, dobitnie, jednogłośnie. I tak aż do końca. Przysięgli na wszystkie pytania, odpowiadali winien. Było to czymś niespodziewanym. Wszyscy skamienieli, i ci, którzy pragnęli uwolnienia, i przeciwnicy. Po kilku minutach dopiero zaczął się chaotyczny gwar. Mężczyźni byli przeważnie zadowoleni, ale kobiety podniosły prawie bunt. Na galerii rozległ się przenikliwy jęk. To grusza, która dostała się tam po wyprowadzeniu jej z sali. Mitya zerwał się i wyciągnął ręce przed siebie. Klesie Bogiem, i strasznym sądem jego, że nie przelałem tej krwi! Katiu, przebaczam ci. Bracia, czuwajcie nade mną. Dwadzieścia lat ciężkich robót. Nie dali się przekonać nasi miotkowie i dobili naszego Mitya. Szkoda. Następna czwarta część zawiera w sobie epilog w tłumaczeniu Adama Pomorskiego.